wyzwania przed każdym, kto czuje się choć trochę podróżnikiem. Pierwsze, dojechać bez korków na Poland Rock Festival. Pewnie macie to za sobą. Ja przed chwilą też. Od razu przepraszam i bardzo bym was prosił, żebyście nie wysyłali w świat takich informacji, które by mówiły: widzieliśmy faceta, który chyba pracuje na festiwalu, jechał za szybko na motorze z takim dziwnym gościem w kasku. Robiliśmy wszystko, żeby być na czas. Wybaczcie nam bardzo proszę. Swoją drogą dobrze, że był ten kask, bo dopiero wtedy, gdybym go nie miał na sobie, pewnie wiedziałbym, co to tak naprawdę znaczy hejt. Natomiast druga rzecz, i to jest chyba nawet największe wyzwanie dzisiaj przed każdym podróżnikiem w Polsce, dolecieć za swoje do Rzeszowa. I pewnie też będzie okazja o tym dzisiaj sobie porozmawiać. Dziękuję. Właściwie to możesz bić te brawa dłużej nawet. Może inni się zachęcą do tego. Szanowni goście tutaj w dużym namiocie na ASP, na Akademii Sztuk Przepięknych, nakręcanej przez mBank, partnera tego naszego dzisiejszego spotkania, bardzo was proszę, żebyście z nami współpracowali. Będzie dzisiaj sporo okazji do tego, żeby pogadać o podróżach waszych. Podróży tutaj albo innej, ale także za chwilę poznacie trójkę, właściwie to nie będą trzy osoby, ale to będą trzy różne wizje świata podróży. To są blogerzy, to są podróżnicy, to są ludzie, którzy zdecydowali się inaczej niż zwykle oglądać świat i nie robią tylko dla siebie tego, ale starają się ten świat pokazywać wam, tym, którzy ich obserwują na Instagramach, Facebookach, YouTubach, wszędzie. Za chwilę tutaj pojawią się na scenie i będą was także wciągali w tą swoją historię. Natomiast co najważniejsze, wspólnie z organizatorami uznaliśmy, że skoro są kamery, skoro to wszystko jest na żywo, można podglądać sobie na stronie głównej Onetu także, albo na ogromnych telebimach tutaj na zewnątrz, póki nie pada, to bardzo chciałbym i też dzisiaj świat online jest do tego idealnie stworzony, żebyście się zaangażowali w to, co na scenie się będzie działo. Jeżeli prowadzący poprosi was o wyjęcie telefonów komórkowych, to wy nie będziecie się opierać. Najmłodsi mogą sobie darować, bo pewnie jeszcze nie mają odpowiedniego abonamentu, ale starszych bym prosił, żebyście weszli sobie na taką stronę, która się nazywa slido.com. Tak się to wymawia, ale jak? Wiedziałem. Prowadzący podejdzie do osoby, która go zapytała i odpowie na to pytanie. Slido, mówiąc z Polska, a z angielska slido.com. I trzeba użyć takiego tajemniczego kodu, za darmo jest ten kod, #mbank. I wtedy będziecie proszeni przeze mnie o to, żebyście dołączyli się do dyskusji. Wyniki tych waszych odpowiedzi będą widoczne na ekranie, także to będzie też dla nas jakaś podpowiedź i wasze uczestnictwo w tej naszej dyskusji już za chwilę. Czy to jest czas, kiedy możemy ich powolutku już tu zapraszać? Z tego, co widziałem u nich w kanałach social mediowych, przyjechali już jakiś czas temu tutaj na spotkanie z wami. Rozłożyli swoje namioty, czasem samochody, przerobione samochody osobowe na kampery i mają się dobrze. Chcieliby opowiedzieć wam swoją historię. Zacznę od dziewczyny, która sama podróżuje przez świat. Pracowała jeszcze do niedawna w Londynie, w dużej korporacji. Zarabiała, z tego co słyszałem, całkiem niezłe pieniądze, co jest ważne w kontekście podróży zdecydowanie. I to nie tylko tych na Podkarpacie. Natomiast rzuciła w cholerę tę robotę i postanowiła pójść swoją drogą. Szanowni Państwo, sama przez świat, Sabina Lawrów! Przypomniałem sobie te czasy, kiedy jest jakieś życie telewizyjne i jest jakieś życie sceniczne tutaj. Wy pewnych rzeczy nie słyszycie i nie widzicie, które widzą widzowie, więc czasami, jeżeli ja coś powiem i na przykład nie będzie śmiesznej reakcji, w ogóle to nie dlatego, że ja powiedziałem coś głupiego, tylko widzowie widzą co innego niż wy. Bądźcie czujni i w ogóle nie dajcie się wyprowadzić z równowagi. Ja też będę się starał. Teraz, szanowni państwo, dwie pary podróżników. Co fajne i mam nadzieję w tej naszej rozmowie też wyjdzie, słyszałem to w kuluarowych rozmowach, czasami zdarza się tak, że para rusza w świat razem, a wracają osobno, ale tutaj tego problemu nie było. Poznajcie pierwszą z nich. Czas na wywczas. Anna i Artur Kozińscy. A już wiem, po co jest ten dżingiel, żeby spokojnie z klasą rozlać wodę dla gości. Zobaczcie, jak on to robi.
Świetnie ci wyszła ta rola, zdecydowanie. Dzisiaj urodziny ma Kuba Wojewódzki także. Facet, który wymyślił wodziankę, idealnie nam się złożyło, natomiast nigdy pewnie nie planował, że to może być facet. A w tej roli, jak widać, sprawdzamy się nieźle. Kolejna para, która pojawi się tutaj i za chwilę dołączy na Akademii Sztuk Przepięknych do naszej dyskusji o podróżowaniu plan czy spontan, to też są ludzie, którzy, tylko sobie wolę potwierdzić, tak, też mają wspólne nazwisko, też podróżują razem, choć parę kryzysów pewnie w tej podróży mieli. Być może widzieliście takie dziwne osobowe auto, które było przerobione na kamper i gdzieś tutaj rano oni gotowali sobie jajecznicę. Tak, to oni. Nazywają się Love Krowe, Karolina i Arkadiusz Siwkiewicz. Jeszcze w przypadku Karoliny i Jarka jest jedna postać, której przyjechał z wami na festiwal, czy nie, swoją drogą? Mop został w domu u babci, ale chętnie by się wykąpał w festiwalowym błocie, jestem tego pewna. Zdecydowanie. To jest też taki pomysł na to, czy podróż może być przez to, co macie w domu, ograniczająca, czy nie. Jedno z pytań, które za chwilę się pojawi. Szanowna publiczność, teraz bym was prosił o to, żebyście wyjęli swoje telefony, weszli na stronę, która nazywa się... Jak to się, Baśka, nazywało? Po angielsku jak to się nazywało? Slido.com. Użyły hashtagu po prostu i wpisały mBank i będziemy mogli w ten sposób rozmawiać ze sobą dziś. Serdecznie was zapraszamy do tego, żebyście dali się w tę rozmowę wciągnąć. Pomysł na nasze spotkanie dzisiaj to jest plan czy spontan? Szanowna publiczności, wolicie zaplanować, czy wolicie zdecydować właściwie z godziny na godzinę albo z dnia na dzień, że ruszacie w świat i w ten sposób chcecie być bliżej ludzi, chcecie być bliżej świata, chcecie być bliżej tolerancji, chcecie być bliżej czegoś, co tylko podróż jest w stanie dać. Nie tylko my tu na scenie będziemy na ten temat się mądrzyć, ale bardzo bym chciał, żebyście wy też dali się w tą rozmowę wciągnąć i odpowiadali na te pytania. Plan czy spontan? To jest nasze pytanie na tę chwilę. Chcielibyśmy, i tak myślę sobie też o tym kontekście, waszych pytań później do moich bohaterów i do naszych gości na scenie, bo będziecie mieli też swój czas i bardzo bym was prosił, żebyście, tak jak to było wcześniej na spotkaniu z Kasią Nosowską, korzystali z tych mikrofonów, które są rozstawione tutaj, albo właściwie z tego jednego mikrofonu, podchodzili i zadawali pytania. Wierzę, że to będzie dla wszystkich fajne, rozkręcające, pouczające. Czasami będziemy mogli sobie zaplanować wakacje, kiedy tylko będzie okazja. W waszym przypadku, szanowne małżeństwo, plan czy spontan? Teraz spontan, ale nie jest to takie oczywiste. Bierzemy pod uwagę to, że pewnie jak większość z was mamy jakieś zobowiązania, my normalnie na co dzień pracujemy, więc chociażby takie rzeczy jak urlop musimy zaplanować, ale co się dzieje pomiędzy tą datą wyjazdu a powrotu, to już niech się dzieje co chce. Z reguły rezerwujemy może jeden nocleg, ewentualnie jeden przystanek na trasie, a resztę niech już nas poniesie, ale nie zawsze tak było. Ja kiedyś bardzo lubiłam planować i chyba taką ostatnią podróżą, którą miałam zaplanowaną od deski do deski, była rowerowa podróż do Norwegii. Planowaliśmy dojechać samochodem do środkowej Norwegii, tam przepakować się w rowerowe sakwy, cały sprzęt kempingowy, zapasy jedzenia i ruszyć na północ. Planowałam dosłownie wszystko, czas przejazdu, podjazdy, atrakcje po drodze i gdy dojechaliśmy do Norwegii, okazało się, że zderzyliśmy się ze ścianą deszczu i te nasze wszystkie plany popłynęły razem z nim. Trzeba wiedzieć, że w Norwegii, w ogóle w krajach skandynawskich, często nie jest pytanie, czy będzie padało, a ile. I padał najgorszy z możliwych deszczy, czyli taki horyzontalny, więc nie dość, że lało nam od góry, to jeszcze poziomo od dołu, więc nawet najlepsze peleryny nie dawały tutaj rady. Próbowaliśmy część rzeczy wysuszyć pod namiotem, co nie było takie łatwe. No akurat tutaj uczestnikom tego naszego dzisiejszego zgromadzenia tego nie trzeba mówić. Tak? Tutaj może się przydać właśnie, żeby nie suszyć rzeczy nad ogniskiem, bo część próbowaliśmy, okazało się, że ognisko zostawia takie... Część próbowaliśmy, ale spłonęła. Suszyliśmy na patelni część rzeczy. Taki pomysł był, żeby szybciej to wszystko wyschło. Niestety wszystko zrobiło się brązowe, łącznie z bielizną, co naprawdę nie wyglądało najciekawiej.
Karolina i Jarek Siwkiewicz. To są ludzie, którzy podróżują po swojemu i za chwilę o tym opowiedzą, ale padło pytanie do was. Plan czy spontan? Okazuje się, że coraz więcej z was dołącza do odpowiedzi na to pytanie. 368 osób odpowiedziało. Wybrało C. Raz plan, raz spontan. 64% odpowiedzi. Szykuje się pół roku wcześniej. 18%. Mój jedyny plan to wyjazd. 18% odpowiedzi na ASP. Bardzo wam dziękuję i w ten sposób właśnie będziemy mieli okazję ze sobą poplotkować, a widzowie tego naszego spotkania też będą mogli zweryfikować swoje podejście. W parze łatwiej planować, czy trudniej planować? W parze chyba łatwiej, ale do naszej pary też dołączył mops, który jest takim rozwalaczem planu, można powiedzieć, że jest takim rozwalaczem planu. I mogłoby się wydawać, że z psem trudniej się podróżuje, bo jednak on potrzebuje jakiś taki dzień mieć na relaks, regenerację, ale tak naprawdę on wzbogaca nasze podróże. Można powiedzieć, że te podróże się robią dzięki niemu wyjątkowe i jakby to nie głupio brzmiało, dużo się od niego nauczyliśmy, bo dzięki temu zwalniamy trochę. Kiedyś strasznie goniliśmy, odhaczaliśmy kolejne atrakcje, chcieliśmy wszystko zobaczyć, co jest w przewodniku, takie must see, top 10, wszystko, co polecają w internecie. A mops stoi, patrzy, mówi, stara, naprawdę chcesz iść tam? 15 kilometrów do góry? Nigdy w życiu. Dokładnie. I wy się na to od tak zgadzacie? Nie można go po prostu zostawić w Polsce? Czy czasami nie zawsze z nim podróżujemy, tylko mówię, że on też tak nas troszkę zwolnił, zmienił nasz typ myślenia, bo nie zawsze z nim jeździmy, nawet do Maroka czy do Jordanii. Dajemy mu spokój, żeby pustynia to nie jest najlepsze miejsce dla psa tak naprawdę. No chyba, że chcesz się go pozbyć. Zawsze są pewne ograniczenia, prawda? Też musimy rozumieć to, że pies ma swoje wymagania. No, myśleliśmy na przykład nad Woodstockiem, no ale tak jak widzimy wszyscy, upał. Na Woodstocku by wytrzymał, ale na Polen drogi już nie, mówię ci. Raczej nie. Ale jeżeli chodzi o samoplanowanie, wydaje mi się, że we dwie osoby jest jednak trochę łatwiej. No, my często dzielimy się różnymi rzeczami. Ja bardziej staram się takie aspekty techniczne, w zasadzie czysto technicznej przygotowania w tym kierunku. Karolina raczej planuje już takie szczegóły wyprawy, czyli co gdzie, a ja zastanawiam się bardziej jak. Sabina, żyjesz? Jasne. Jeszcze tak, patrzę po was, szuka znajomych. Gdybyście chcieli później zadawać pytania naszym bohaterom, śmiało możecie korzystać z tego momentu, a teraz możecie wymyślać te pytania do nich, przyjdzie na nie czas. W twoim przypadku to, że dzisiaj możesz działać na spontanie, było zaplanowane? Tak, dokładnie. Od 6 lat podróżuję, więcej, 7 prawie, ale oczywiście to były urlopy, plany. Dobrze, że miałam dobrą szefową, wykorzystywałam wszystkie długie weekendy, święta i podróżowałam, ale jako pracownik korporacji musiałaś dokładnie tak działać. Ale nie wiem, ludzie powiedzieli mi, że kiedy podróżuję, promienieję, że jestem piękniejsza i tak mówię, kurde. Dokładnie rok temu pomyślałam sobie, że gdzieś ten Instagram zaczął coraz lepiej funkcjonować, pojawiły się pierwsze współprace i taka była nieśmiała jedna myśl, a nuż, spróbować. Może, nie wiem, widziałam na zachodzie, są ludzie, którzy żyją z podróżowania. Jeśli nie spróbuję teraz, to kiedy? Mam 35 lat, to jest chyba ostatni moment. No i właśnie, wymyśliłam sobie tak na dobrą sprawę 4 podpunkty. Wymieniać? Bardzo proszę. Pierwsze to było, że muszę jednak uczyć się trochę w fotografii i wideo. Nie bardzo wiedziałam, jak się za to zabrać. Miałam jakiś takich ziomeczków na Instagramie i między innymi zaprzyjaźniłam się na Instagramie z jednymi z najlepszych polskich fotografów krajobrazowych, między innymi, nie wiem, z Kamilem Dziubczyńskim albo z Aliną Kondrat. Mhm. I tak na dobrą sprawę pierwszy raz pojechałam z kimś od wielu, wielu lat. Było to dla mnie w sumie spore przeżycie. Starałam się być... Odzwyczaiłam się totalnie od podróżowania. Tylko po kiego diabła zabierać w samotną podróż kogoś, kto jest ci obcy, skoro można, jak miliardy ludzi na świecie, zrobić sobie po prostu porządne selfie? Nie jest ładne selfie. Wyrosłeś selfie z tego. Nie, okay. Próbowałam... robić zdjęcia na statywie, na samowyzwalaczu, ale to nie było to. Ale rzeczywiście polecam znajdować ludzi, którzy mają podobną zajawkę na Instagramie. Ja nie miałam, dlatego ja zaczęłam podróżować sama, bo ani moi znajomi, ani moja rodzina zupełnie nie przejawiali chęci w jakichś dalszych podróżach, nie all inclusive, żeby trochę więcej adrenaliny było. No i tyle, to była pierwsza rzecz.
foto, na Instagramie ważne są ładne zdjęcia. Tylko myślę sobie o tym, że skoro ty tak profesjonalnie do tego podchodzisz, masz ekipę, która robi razem z tobą zdjęcia, filmuje cię, to jest na trochę innym poziomie. To ale bardziej robisz jeśli, to dla... Jeśli chcesz to robić profesjonalnie, żeby to było piękne... Ale właśnie, to jest trochę też dla nich, żeby oni oglądając twoją podróż, trochę w niej byli na innym poziomie? Tak, na pewno, nie wiem, jakiś taki aspekt estetyczny stał się dla mnie bardzo ważny. Zajarałam się fotografią bardzo. Teraz większość moich podróży tak na dobrą sprawę jest fotograficznych. Powiem szczerze, tak. Chociaż teraz zimę spędzę prawdopodobnie w Indonezji, gdzie będę starała się po raz pierwszy taki slow travel, 3-miesięczny. Wgryźć się w kulturę, poznać ludzi, dowiedzieć się, co im w sercach gra. Ale to zatrzymując się na chwilę przy tym, co jest w tej podróży najbliższej zaplanowane, a gdzie jest miejsce na spontan? Tak na dobrą sprawę, po tylu latach ja bardzo mało rzeczy planuję. Nauczyłam się, że jeśli ja mam paszport, kartę kredytową i komórkę, tak na dobrą sprawę mam wszystko, więc jedyna rzecz, którą planuję w tym momencie, kiedy nie mam już, 3 tygodnie temu zwolniłam się, od 3 tygodni jestem bezrobotna, mówię, tylko już tak na dobrą sprawę. Dzięki. Nie róbcie tego, absolutnie. Nie polecam. Znaczy nie, no, nie miałam wolnej chwili od tych 3 tygodni. W każdym razie to, co planuję, to jest kupno biletów. Szukam teraz bardzo tanich okazji i szukanie tanich biletów to nie jest takie, że raz na miesiąc sobie wejdziesz i zobaczysz. To jest naprawdę siedzenie codziennie i sprawdzanie, czy rzeczywiście te tanie bilety są. Bo to może być różnica, taka Indonezja to jest różnica od 2 do 5-6 tysięcy złotych, tak na dobrą sprawę. Więc to... 2000 zł, które się zaoszczędzi na biletach, można spędzić tam... O pieniądzach jeszcze porozmawiamy, ale wspomniałaś o fotografii, miały być jeszcze 2 rzeczy. Fotografia łączy się z kolejnym punktem, czyli współpracą z markami, bo marki teraz też potrzebują dobre zdjęcia na swoje social media, więc można robić im po prostu zdjęcia, bierze się śpiworek gdzieś tam w dżunglę, robi się fotkę w górach i za to można naprawdę dostać dobre pieniądze, które potem oczywiście przeznaczysz na podróże. Czyli jeżeli zdjęcie jest dobre, można dostać dobrą gotówkę. Natomiast to już musi być zaplanowane. Musisz mieć program, z którym pójdziesz do kogoś i powiesz, słuchaj, ruszam w świat, zacznijmy współpracę. Tak, tak. Większość mojej pracy teraz podróżniczej to jest pisanie maili. To super spontaniczna rzecz. Ale to jest cudowne, można to robić na plaży, właśnie w Indonezji. Taki mam plan, że będę sobie siedziała pod parasolką i pisała Budzisz się maili. W Indonezji i tak myślisz sobie, spontanicznie zjadłabym śniadanie, ale jest parę maili do odpisania. Przed chwilą z tego uciekłam, ale to był Londyn, teraz jestem w Indonezji. Odpisywanie na maile tutaj jest pewnie przyjemniejsze. Zdecydowanie jest przyjemniejsze. Znaczy, tak, myślę, że tak. Na pewno, 100%. Trzecia rzecz? Trzecia rzecz to na pewno napisanie książki. To była... Też nie chciałam jej tak po prostu napisać, miałam jakiś w głowie plan, e-book, ale miałam to szczęście, że zgłosiła się do mnie, no moim zdaniem, najlepsze wydawnictwo. I plan, który oni mieli na tę książkę, to było dokładnie to, co ja miałam w głowie. Inne wydawnictwa widziały to inaczej, widziały mnie jako influencerkę i tak dalej. Ja siebie bardziej widzę jako właśnie podróżnika. Chciałabym, żeby to było coś bardziej reportaż. Więc książka na pewno. Mamy fotografię, współpracę z markami i książkę. Mówimy o planie czy spontanie. Jeżeli chcemy napisać książkę, musimy mieć do niej fajny plan, czy nie? Chyba nie do końca. Powiem szczerze, ja staram się pisać z serducha i żeby to były emocje. Nie wiem, czy tego się da zaplanować. Powiem szczerze, starałam się napisać pewien konspekt, spis treści i zupełnie ta moja historia jest tak na dobrą sprawę w jakimś sensie. Ona coś z czego wynika. Więc po prostu usiąść i chyba je pisać. Ale na pewno, jeśli ktoś myśli napisać kilka stron i wysłać do wydawnictwa, jeśli to można nazwać planem, napisać kilka, tak mniej więcej to wygląda współpraca z wydawnictwami, że oni chcą na początek zobaczyć, czy rzeczywiście umiesz pisać, czy masz coś ciekawego do napisania, wysłać im to i czekać na feedback. Pytałem Marka i Karolinę, czy im jako parze łatwiej podróżować bez planu, spontanicznie. Jak to wygląda w twoim przypadku? Co cię ogranicza? Poza samą sobą. Tylko mailami. Moja wyobraźnia. nic. Powiem szczerze, podróżowanie solo jest bardzo hedonistyczne, tak na dobrą sprawę. Nie muszę z nikim nic konsultować. Robię dokładnie to, co chcę. Ale wiadomo, podróżowanie solo jest droższe. Nie można dzielić kosztów benzyny, nie można dzielić kosztów hotelu.
Ale z drugiej strony też nie muszę iść do muzeum, którego nienawidzę tak na dobrą sprawę. Nie lubię muzeów, więc jak mój partner by chciał iść do muzeów, no to ja oszczędzam na tym bilecie do muzeów chociażby. Ja w ogóle twierdzę, jestem wielką fanką tego, że kulturę danego kraju poznaje się w barze, a nie w muzeum. Więc to polecam. Ania i Artur, czas na wywczas, są z nami także. Poproszę o brawa dla nich, bo dawno nie biliście. Pamiętajcie, że możecie korzystać ze swoich dłoni w każdej chwili. Jeśli prowadzący powie coś śmiesznego, jak mu się zdarzy. Jeśli nasi goście powiedzą coś, co jest fajne, warte przemyślenia albo nagrodzenia, to też częstujcie się brawami zdecydowanie. Ania i Artur, w waszym przypadku więcej planu, więcej spontanu? Nie chcecie odpowiadać na pytanie? Na twoje pytanie, Jarku, zawsze chcemy odpowiadać. Nie, tak jest w umowie. Dokładnie, więc nie mamy wyjścia, ale jak już doszliśmy do tego tematu, to myślę, że w naszym przypadku zdecydowanie plan, ale z taką nutką na spontaniczność. My wróciliśmy 3 miesiące temu z półrocznej podróży. Zaczęliśmy od kolei transsyberyjskiej, potem przemierzyliśmy Mongolię, jeździliśmy jeszcze przez 6 innych państw w Azji i skończyliśmy naszą wycieczkę, w sumie to podróż życia w Nowej Zelandii i Australii. I nie wyobrażamy sobie w ogóle wyruszyć na taką podróż bez zaplanowania chociażby budżetu, czy zaplanowania czasu, ile w jakim miejscu chciałbyś spędzić. Bo w waszym przypadku było tak, że razem pracowaliście w jednej firmie i uznaliście, że fajnie będzie wyjść z tej firmy i wrócić za pół roku na przykład, tak? Nie do końca, bo pracowaliśmy w innych firmach, ale konkluzja była taka sama, bo my pojechaliśmy na taki urlop, który się nazywa Sabbatical. Serdecznie wam go polecamy. Dlatego, że pojechaliśmy na pół roku i wróciliśmy dokładnie na te same stanowiska, na których byliśmy wcześniej, u tych samych pracodawców i robimy dokładnie to samo, tylko może na innych projektach, co robiliśmy te pół roku temu. A stęsknili się za wami chociaż trochę? Myślę, że nawet bardzo. Przez to, że mieliśmy ograniczony czas, chcieliśmy wykorzystać go na maksa. Jak usłyszałam od swojego przełożonego, że Bober, możesz jechać, pomyślałam, nie mogę tego zmarnować, muszę zobaczyć wszystko. I muszę się przyznać do tego, że aż wkradła się taka moja maniera pracownicza. Ja zaczęłam robić Excela, słuchajcie, ja zaczęłam szukać na blogach, na Instagramach. Spontaniczne Excele są najlepsze. Na YouTubie, naprawdę na wszystkich możliwych miejscach, bo naprawdę też chciałam powiedzieć, nie ograniczajcie się tylko do internetu, bo Instagram to jest kopalnia wiedzy, YouTube kopalnia wiedzy. I my szukając różnych lokalizacji, po prostu wrzucaliśmy w ten Excel wszystko. Chcieliśmy mieć pewność, że no my to zobaczymy. No i przez to nasz wywczas był bardzo, bardzo aktywny. Ale my czerpaliśmy z tego dużą przyjemność, mimo że nie było tak dużo tej spontaniczności, bo wiemy, że spontaniczność to jest zupełnie inny level podróżowania. Ja bardzo cenię, jak podróżuje Sabina, jak tutaj z psem, to też jest wyzwanie podróżowanie z mopsikiem, ale jednak ten plan był dla nas takim komfortowym kocykiem, że po prostu wiedzieliśmy, że wszystko będzie dobrze. A mieliście taki komfort, że umawiacie się z szefami na pół roku, ale jeżeli wam się spodoba bez nich, mimo że oni siedzą, tęsknią i czekają, to wy przedłużycie ten czas, czy nie? Nie. Nie. Znaczy, my, szczerze mówiąc, po tym pół roku już byliśmy zmęczeni tą podróżą. Bo też sobą czy podróżą? Podróżą, bo to jest rzecz... Czekałem na ten wzrok. Sobą tak naprawdę nie byliśmy zmęczeni, bo jak jesteś w takiej podróży, to przez 170 dni jesteście na siebie skazani. I to jest coś takiego... To zabrzmiało strasznie czule. Jesteś skazany na swoją ukochaną. Jesteście skazani, ale też pamiętajcie o tym, że nikt podczas tej podróży nie odczuwa dokładnie tego samego, co wy. Nie ma takich samych przemyśleń, nie wywodzi się z tej samej kultury, nie ma takich samych obserwacji i nie jest po prostu w tej podróży z wami. Także ja myślę, że przez te pół roku nasz związek jeszcze się gdzieś mocniej złączył. Potwierdzam. A jeżeli chodzi w ogóle o samą opcję powrotu, to zacząłem mówić o tym, że my naprawdę po tym pół roku byliśmy dosyć zmęczeni już podróżowaniem. Ja jak oglądałem innych blogerów kiedyś, to tak trochę pod nosem się śmiałem, jak ktoś mówił po 3 miesiącach, że o, już jestem zmęczony podróżowaniem, tęsknię za Polską. Ja sobie wtedy myślałem, stary, jesteś na drugim końcu świata, robisz genialne rzeczy, jak tutaj można tęsknić za domem? Ale rzeczywistość naprawdę jest w stanie to mocno zweryfikować. Ale co cię męczy? Właśnie to, że wszystko jest takie spontaniczne, czy to, że jest wszystko tak pięknie zaplanowane w Excelu dziewczyny, żony?
Myślę, że Excel w dużym stopniu mi też pomaga, dlatego że ja jestem osobą, która też lubi mieć, podobnie jak Ania, wszystko ustrukturyzowane, ale męczyła nas przede wszystkim ten brak Polski, brak naszych przyjaciół, brak naszej rodziny, brak domu, to, że jesteś w podróży przez ten czas i my w trakcie naszej podróży staraliśmy się każdy dzień bardzo mocno pokazywać na Instagramie, więc każdy nasz dzień kończyliśmy de facto tak, że wracaliśmy do hostelu i przez 3-4 godziny dodawaliśmy Insta Stories, żeby nasi obserwujący mogli oglądać. Także dla nas po części to była też praca. Najciekawiej było dodawanie relacji w Chinach, gdzie jest blokada i przez 3 różne VPN-y staraliśmy się połączyć się ze światem, z Googlem, z Facebookiem, Instagramem. Także takie podróże i takie różne niezrozumienia, różne zderzenia kulturowe dla nas na pewnym etapie już zaczęły być męczące i po prostu odczuwaliśmy taką tęsknotę, ale nie to, że tak narzekaliśmy, musimy wracać czy coś, nie. Po prostu gdzieś ta druga osoba zawsze, jak widziała, że jest gorszy dzień, to sobie nawzajem pomagaliśmy i to było super. Dlatego, no mówię, wielkie też brawa dla Sabiny, która podróżuje samotnie, ale spotyka fajne osoby. Tak, tak, absolutnie. Podróżowanie samotnym jest idealnym sposobem na poznawanie innych ludzi, bo tak na dobrą sprawę, jak się podróżuje we dwójkę, to się jest troszeczkę skupionym na sobie. Ja mam, zawsze mówię, oczy szeroko otwarte i dookoła głowy. I bardzo łatwo wtapiam się w lokalsów, tak na dobrą sprawę. Ja w ogóle tak wyglądam trochę niepozornie, taka blondyneczka gdzieś tam chodzi i wyglądam jak sierota, zresztą jestem. Zawsze wszystko gubię, zawsze 10% rzeczy mam zawsze już przewidziane, że zgubię. I no właśnie, zawsze się wszyscy chcą mną zaopiekować i to jest cudowne, bo to po to ja podróżuję, żeby poznać to, jak inni żyją. Ale to, o czym mówisz teraz, jakby ta idea tego naszego spotkania tutaj teraz, naszej rozmowy na scenie, za chwilę rozmowy waszej z nami, a to ta idea, którą wspierałem Bang, jest taka, żeby spróbować znaleźć w podróży ludzi, którzy nas jakoś zmienią, albo otworzą naszą głowę, albo sprawią, że będziemy bardziej tolerancyjni, albo sprawią, że nie będziemy mieli problemu z tęczową flagą, whatever. Zastanawiam się, na ile bycie w parze pozwala na to, żeby docierać do ludzi bardziej niż, a może inaczej, może taka samotna podróż, w momencie, kiedy ludzie widzą cię, że jesteś sama, masz większą szansę na to, żeby większą grupę ludzi poznać. Absolutnie. Zawsze moje to jest takie hasło sama, ale nie samotna. To jest wręcz czasami muszę już uciekać od ludzi, bo nie wiem, zawsze to tak jest. Zostawcie mnie, nie po to wyjechałam sama, żeby teraz siedzieć w tłumie. W tym jest też cudowne, że tak na dobrą sprawę, jak mi się już gdzieś w towarzystwie znudzi, to po prostu biorę, pakuję walizkę, jadę gdzieś dalej i poznaję kolejnych ludzi. Więc to jest idealne. Dla mnie jestem amatorką po prostu takich właśnie krótkich spotkań. Jest coś takiego niesamowitego w spotykaniu ludzi na końcach świata, gdzie wiesz, że jutro się pożegnacie i nigdy więcej się nie spotkacie. To wtedy te wszystkie small talki, takie gadania o głupotach w ogóle przestają mieć znaczenie i się rozmawia o naprawdę rzeczach ważnych, o życiu, o tym właśnie, co jest dla nas ważne. I to, co ja zauważyłam, że co łączy wszystkie kultury, ja byłam na wszystkich kontynentach, czyli jakoś tam liznęłam wszystkie kultury, takim słowem jest miłość, tak na dobrą sprawę, która nas wszystkich łączy. Mm-hmm. Karolina Arek, zastanawiam się z waszej perspektywy, sięgając do waszej młodej podróżniczej pamięci, najbardziej spontaniczne spotkanie z fajnymi ludźmi było gdzie? Chyba podczas ostatniej podróży do Maroka, to jest takie spotkanie z taką tradycyjną ludnością marokańską, z berberami, najbardziej odcisnęło się chyba w mojej pamięci. Mieliśmy sobie spędzić noc w takiej osadzie berberskiej na pustyni, która była oddalona 2 godziny drogi na wielbłądach od najbliższych zabudowań. W osadzie nie było prądu, nie było wody, więc takie mistrzowskie, bym powiedziała, warunki romantyczne. I co było najpiękniejsze, że po tym ognisku, przy którym były bębny, berberzy zaprosili nas na Berber TV. Sami nie wiedzieliśmy, co to jest. Weszliśmy na najwyższą z wydm otaczającą to obozowisko. Berberzy rozłożyli olbrzymi koc i pokazali nam gwiazdy. I mogłoby się wydawać, że to są tylko gwiazdy, a to było niesamowite
był niesamowity spektakl i oni pokazywali te gwiazdy nam, jakby to był ich najpiękniejszy skarb. Co chwilę pytali się, czy nam się podobają te gwiazdy, jak nam się podoba Maroko, jak nam się podoba Afryka, pokazując tylko gwiazdy. I zaczęły się też opowieści. Opowiadali o tym, jak kiedyś Berberzy podróżowali po pustyni i żeby, gdy byli zmęczeni, zsiadali z wielbłądów, wpatrywali się w gwiazdy, zanurzali nogi w Saharze, w piasku i czerpali tą energię. I to samo siedzisz robiliśmy. Siedzisz z obcymi facetami na plaży, no i z jednym nieobcym. On akurat nie poszedł. I oni ci mówią, zobacz, jakie piękne niebo, a ty mówisz, no mam takie samo w Lublinie. Nie, to jest inne niebo. I ty jesteś do tego przekonana, że to jest coś rzeczywiście niezwykłego? Wiem, że to brzmi troszkę jak taki tani coaching może, ale to naprawdę było takie niesamowite doznanie, że patrzyliśmy w gwiazdy, złapaliśmy się za ręce i czuliśmy taką prawdziwą moc, moc płynącą z tych gwiazd. Ale co jest piękne, właśnie o to chodzi, że my też tutaj mamy w Polsce chociażby każdy... moc płynącą z tych gwiazd, ale co jest piękne, właśnie o to chodzi, że my też tutaj mamy w Polsce chociażby, każdy, wydaje mi się, niedaleko swojego domu ma takie miejsce, które jest niesamowite i być może tego nie doceniamy. Jakiś las, jezioro, jakieś tajne miejsce i Sahara była przepiękna, ale o to chodzi, że takie chwile możemy przeżyć o krok od domu. Wcale nie musimy jechać na Saharę, nie musimy jechać do Maroka, możemy pójść na plażę. Możemy to zrobić też dzisiaj. Siąść na piasku, popatrzeć w niebo, złapać się za ręce. Jak popatrzycie na ich Instagrama, to będziecie wiedzieli, że są wiarygodni w tym, co mówią, bo takich pomysłów na to, żeby zabrać plecak z dnia na dzień, namiot z dnia na dzień, wyjechać gdziekolwiek, ale żeby nie spać w domu, macie trochę, prawda? To ona cię do tego zmusza, czy to ty jesteś taki wariat? No, szczerze, blisko siedzimy. W zasadzie to tak oboje. W ogóle tak nam się zawsze wydawało, że żeby przeżyć jakąś przygodę, to trzeba pojechać nie wiadomo gdzie, a najlepiej to już w ogóle za granicę, a tak naprawdę nawet nie musimy przekraczać granicy województwa. No my też pracujemy na co dzień od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, także poza jakimiś dłuższymi wyjazdami no zostają nam te weekendy, więc tak naprawdę cóż, no zawsze możemy wziąć plecak, zawsze możemy pojechać, zawsze możemy nie wrócić na noc i to też może być przygoda. Nie musimy naprawdę nigdzie daleko jechać, żeby zrobić coś fajnego. No chyba, że w tyle głowy masz, o cholera, musimy wrócić, kochanie, pies czeka. Nie wyprowadzaliśmy go od 12 godzin. Co powiedzą sąsiedzi? Ogólnie jest też tak, że my tak staramy się podróżować, nawet jak nie mamy urlopu. Chodzi mi o to, że przygodę można przeżyć też o krok od domu. I takim naszym spontanem weekendowym był na przykład zimowy nocleg pod namiotem. Kiedyś siedzieliśmy po prostu zimowego wieczoru i stwierdziliśmy, kurczę, chcielibyśmy już pojechać gdzieś na urlop, spać pod namiotem, a że mogliśmy była... Mogliśmy się doczekać Woodstocku. Że była zima, stwierdziliśmy, czego by nie ruszyć teraz. Pojechaliśmy godzinę drogi od domu do Lasów Janowskich, wzięliśmy namiot, sprzęt kempingowy, który zawsze nam zalega w domu i to było niesamowite doznanie. Napadało wtedy naprawdę dużo śniegu, rozpaliliśmy ognisko i taki widok z namiotu, kiedy pada nam śnieg, to był taki widok wart, że powiem, milion dolarów. I też wydaje mi się, że troszkę w takim instagramowym świecie tak za bardzo gonimy za takimi top atrakcjami. Chcemy zrobić sobie konkretne zdjęcie, konkretne selfie na tle czegoś, z czymś. A o to chodzi, żeby szukać własnych kadrów, szukać własnych historii, bo piękne przygody można przeżyć o krok od domu i szukajmy takich okoliczności obok siebie. Kochani, siedzimy, rozmawiamy, wciągniemy was w tą rozmowę teraz. Czy jest ktoś z was, słuchając i poznając przez ostatnie minuty naszych bohaterów, kto zrobił tak jak Sabina, pracował w korporacji, dobrze mu płacili, wstał i wyszedł, ręka do góry? Prawie wszyscy, gratuluję. Fajnie. A czy są... Te spóźnione odpowiedzi też gratuluję. Natomiast czy są tacy, którzy, podobnie jak nasi przyjaciele z Lublina, pracują od 8 do 16, ale też mogą uciekać w świat i uciekają? Ręka do góry. Prawie wszyscy. A czy są tacy, jak nasi bohaterowie Czas na Wywczas, Ania i Artur? Rzuciliście kiedyś robotę na pół roku i wyjechaliście w świat? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Fajnie, to ustawcie się później do pytań, proszę, to sobie będziemy mieli okazję poplotkować. A w takiej półrocznej podróży jesteście w stanie między początkiem i końcem być bardzo spontaniczni w środku, jeżeli wiemy, że nie możecie jej przedłużyć? Tak, jak najbardziej. Tak naprawdę nie da się zaplanować 6 miesięcy, wszystkich hoteli pobukować, wszystkich miejscówek, bo po prostu człowiek straciłby masę czasu, a też my nie do końca chcemy się ograniczać, bo być może zmienimy miasto docelowe, być może jednak wylądujemy gdzieś dłużej. I były też takie momenty, kiedy stwierdzaliśmy, że zostajemy dłużej, bo tu jest fajnie, albo na przykład pogoda się zepsuła, no bo to no niestety człowiek nie przewidzi pogody, jej się nie da zamówić, kupić, po prostu jak pada, no to nie wchodzę gdzieś na szczyt góry. No tak, ale jak pada i pogoda cię wkurza, no to możesz mieć to, co mieli w Norwegii nasi przyjaciele, ale zostajesz tam, a mieliście tak, że zmieniliście plan podróży, a z uwagi na pogodę albo na jakiekolwiek inne zagrożenia? Tak jest. Myślę, że przede wszystkim to już było pod koniec naszej podróży, kiedy na przykład już jak byliśmy w Nowej Zelandii, pogoda była dosyć taka niepewna, nazwijmy to tak. I zdarzały się takie momenty, że po prostu gdzieś jakieś miejsce odpuszczaliśmy, bo padało tak, że jak wyszedłeś z samochodu, to jakby na ciebie z kubła wody wylewali. Więc no w takich momentach też zachowujesz zdrowy rozsądek i jedziesz szukać gdzieś tej pogody w jakimś miejscu, gdzie jest trochę lepiej. Też wydaje mi się, że podróż to jest taka też sztuka odpuszczania czasami, żeby być przygotowanym na takie nieoczywiste zdarzenia. I czasami po prostu trzeba wyluzować, rzucić na luz i wtedy też zdarzają się najpiękniejsze rzeczy. Też zauważyłam, że czasami gdy gonimy gdzieś z plecakiem, pędzimy, przemieszczamy się z punktu A do punktu B, mijamy dużo ludzi, ale oni zostają na krótko i równie szybko odchodzą. A gdy na przykład zmieniamy, rozbijamy namiot, rozpalamy ognisko, to wtedy zaczynają się dziać takie cuda, podchodzą ludzie. Nagle całe pole namiotowe przychodzi do naszego samochodu. Jesteście chyba jedyni, którzy przyjechali tu osobówką, która wygląda jak kamper, prawda, czy nie? Tak, tylko jeżeli byście konkurencję chcieli jakąś przyjść dla waszego samochodu tutaj, czy jeszcze nie? Jeszcze nie byliśmy. Ale jeżeli byście chcieli przychodzić, to każdy ze swoim krzesłem, to nie jesteśmy na wszystko gotowi. Na spontanie można przyjść, ale trzeba zaplanować krzesło. Tak, krzesło. Ale bardzo dobre śniadania robią, polecamy, naprawdę. Dzisiaj była jajecznica z kabanosami. Bo myślę sobie, na ile można rzeczywiście coś, co ma swój początek i koniec, bardzo zafiksowany, pobawić się. Jeżeli wy macie też odpowiedni budżet, jakąś trasę, której za cholerę czasami nie opłaca się zmieniać, prawda? Też doświadczenia w podróży potrafią wpływać bardzo na zmianę. My mieliśmy dwie takie duże zmiany. Na przykład jadąc koleją transsyberyjską, początkowo mieliśmy jechać z Moskwy do Pekinu ze stopem nad Bajkałem i w Mongolii. No ale po pierwszym odcinku Mongolia-Irkuck, czyli która trwała 4 dni, stwierdziliśmy, że nie czas będziemy... Czas się umyć. Tak, czas się umyć to pierwsza rzecz, tak. Dwa, że czas wreszcie wyjść z przedziału, gdzie nie da się otworzyć okien i jest nagrzane do 30 stopni i naprawdę można powiedzieć, że czuć smród... Czuć życie. Wszędzie. Ja tak zawsze mówię, że jest takie określenie, wiele osób mówi, że smród szczypie w oczy, na pewno je słyszeliście. W oczy też. I ja pierwszy raz poczułem, co to znaczy, wchodząc do 3. klasy w kolei transsyberyjskiej. Uwierzcie mi, no czujecie to szczypanie na całym ciele. Spontanicznie wyszedłeś. Ale tak, czyli zdecydowaliśmy się po prostu, że polecimy samolotem. Trochę wygraliśmy z czasem, mogliśmy dłużej pozwiedzać, więc w zasadzie ta zmiana była też fajna. Ale też zdarzały się takie sytuacje, gdzie na przykład zamówiliśmy przewodnika w Mongolii i niestety okazało się, że no, nie zna ani angielskiego, no, polskiego nie miał znać, ale nie znał. Był takim czwartym turystą i stwierdziliśmy, że koniec z tego. Zostawił nas na środku Mongolii, szukaliśmy na biegu nowego i słuchajcie, też da się. Jakby nie ma tak naprawdę takiej sytuacji bez wyjścia, nawet jeśli się jest w centrum niczego. Więc i takie sytuacje też spontaniczne w tym wypadku. On działał bardzo spontanicznie, gorzej z wami. Ale jeżeli on was zostawia na środku pustyni, to co?
No to o dziwo był internet, słuchajcie. Więc przede wszystkim my szukamy w internecie. Może jakiś inny przewodnik, może jakiś inny turysta. Jest bardzo dużo fajnych stron, na przykład na couchsurfingu. Couchsurfing nie tylko służy do nocowania u ludzi albo przyjmowania gości. To też jest bardzo fajna platforma, gdzie ludzie poszukują różnych też turystów. Bo na przykład czasem łatwiej jest i taniej wynająć w grupie jakiś samochód niż samotnie właśnie podróżować czy w dwie osoby, no bo to wtedy koszt możemy sobie zbić. I ludzie poszukują i też czasem podpowiadają, że na przykład słuchajcie, my jedziemy w drodze, my was zgarniemy na przykład, tak? Także my akurat znaleźliśmy dodatkowo przewodniczkę, która pięknie mówiła po angielsku, zamówiła nam kolejnego kierowcę, pojechaliśmy. Byliśmy też przygotowani na to, przygotowaliśmy sobie fiszki, no bo w Mongolii mało kto rozmawia po angielsku, zwłaszcza na pustyni, więc przygotowaliśmy sobie fiszki wcześniej z przewodnika, żeby po prostu podstawowym językiem się komunikować, jak spanie, kąpiel, czyli jaka kąpiel, w sumie kąpieli tam nie ma, pierogi, jedzenie, dokładnie, takie, żeby po prostu móc przetrwać i dojechać do najbliższego miasta. Także to taka właśnie lekcja spontanu, która dla nas była dość stresująca, bo jednak nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale finalnie okazało się, że to był dobry wybór i że dobrze, że zaryzykowaliśmy w tym momencie. Ja myślę, że taka duża lekcja z tej historii jest taka, że moim zdaniem, ja miałem bardzo dużą obawę przed tym, żebyśmy się rozstali z naszym przewodnikiem. I tutaj to jest wpływ naszego przyjaciela, który przez pierwsze półtora miesiąca z nami podróżował i on tak dosyć mocno postawił na to, że nie ma zamiaru się męczyć dalej w tej podróży. I taka jest prawda, ja dopiero po tamtym momencie się nauczyłem, że czasami po prostu warto odciąć coś, co was w tej podróży ogranicza i czasami spowoduje to, że pójdziecie na ten spontan. Akurat my mamy takie doświadczenia ze spontanem, że zawsze jakoś to jednak wychodzi, jak tak sobie patrzę z perspektywy, że zawsze, no, tak ma. Zawsze coś się jednak udaje i ten los wystawia ci tą pomocną dłoń i cię ciągnie za sobą. Ważne jest to nastawienie, pozytywne nastawienie, że wszystko będzie dobrze. Ja też to zawsze mam i... Jesteśmy na środku pustyni, nie znamy nikogo, ale jest internet, wszystko będzie dobrze. Na ile strach przed jakimś krajem ograniczył twój spontan kiedyś? Myślisz sobie, jestem sama, jestem kobietą, więc nie pojadę gdzieś, choć bardzo bym chciała spontanicznie z uwagi na strach przed tym, co mogłoby się tam wydarzyć. To od samego początku. Ja zawsze słuchałam tylko już nawet pierwszy wyjazd do Barcelony, który był po prostu zwykłym sitting breakiem. Pierwszy samotny, wszyscy mi mówili, że zgwałcą mnie, okradną i tak dalej i nic się nie stało. Powiem szczerze, moje podróżowanie było bardzo... Ja od razu nie rzucałam się na głęboką wodę. Były najpierw city breaki, potem pod wieżą Eiffla zrozumiałam więcej tak po roku, że w sumie ta Europa to jest nudna. Już szczególnie te miasta. Wybrałam się na Islandię. To ciekawa jest historia, bo 8 lat nie jeździłam samochodem. Wiedziałam, że jeśli chcę Islandię zwiedzić dobrze, to muszę wynająć samochód tam. Najlepiej 4x4. I po prostu jechać, więc ja ledwo wyjechałam z tego parkingu. Tamten facet, co mi wynajmował samochód. Zresztą to jest bardzo fajne, bo wypożyczalnia samochodu ktoś mi polecił na internetach SAD. Oczywiście to było Sad Cars, czyli smutne samochody. One były trochę porozbijane, trochę tam gdzieś przedrapane, ale to było dobrze. To przynajmniej się nie martwiłam, że ten samochód rozbije. Zawsze mówię, że na tej Islandii się trochę nauczyłam jeździć, ale no właśnie, przyjechałam całe południe Islandii, dotarłam na Isfjord, gdzie już prawie nikt nie dojeżdża, już dalej od Reykjaviku się nie da, bo to jest jakieś chyba 700 kilometrów. Nie wiedziałam, że wiatr wieje, bo na Islandii nie ma drzew. To jest pierwszy taki szok, jak lądujesz na Islandii, gdzie drzewa nie ma. Więc Uwaga na nisko latające góry lodowe ewentualnie. Tak, więc jechałam za tym samochodzikiem. Ale zwiało cię czy co? Dokładnie, zwiało mi samochód. I byłam, bo tam są na takich nasypach, bo tam też dużo, sporo pada, więc są na takich nasypach drogi, że jak leje przez tydzień, to w tych rowach tylko jest ta woda, ulice są w miarę przejezdne. No jestem na tym końcu świata i... Dziwnie, bo byłam spokojna. Dziwnie spokojna, bo nie było zasięgu komórek. Dosłownie po 3 minutach, nie widziałam samochodu od kilku dobrych godzin, ale po 3 minutach farmerzy akurat wracali, którzy zbierali owce. To był mniej więcej okres właśnie jesienny. I
doglądali, czy co tam u tych owiec słychać i tak patrzą na mnie, no tak, turystka. Taka ciekawostka, Islandczycy wszyscy mają haki i liny, bo zawsze się śmieją, że turyści to się tak oglądają na boki i podziwiają te krajobrazy, że zawsze gdzieś te rowy wpadają i to jest prawda. Więc najpierw się trochę ze mnie pośmiali. Wyciągnęli mnie i oczywiście powiedzieli, że samiutko jak sama w ogóle. Zaprosili mnie na kolację. Jak dostajecie takie propozycje, to nigdy nie odmawiajcie. To są najpiękniejsze spotkania. Więc pojechałam z nimi na tą kolację, zostałam w sumie do rana i rano uczestniczyłam w sumie w najpiękniejszym rytuale właśnie zbierania owiec na zimę. To jest coś, czego nie da się absolutnie zaplanować, bo to jest w różnych wioskach o różnej porze. Musi być ładna pogoda i akurat farmerzy wszyscy się zbierają, robią ogniska, pieką jakieś tam owieczki, razem dzielą się małymi owieczkami. Oni zresztą zawsze mi mówili, że zostań z nami, bo to jest w ogóle najlepszy biznes, bo na wiosnę po prostu wypuszczasz te owce i potem tylko po prostu je, one się tam mnożą, sprzedajesz i jest super biznes. Potem się nauczyłam, że tak na dobrą sprawę chyba zawsze sobie dam radę. Albo przynajmniej ludzie ci pomogą. Wystarczy po prostu uśmiech, jest takim uniwersalnym językiem. Karolina, Arek, nie mieliście chyba jeszcze takiej przygody przed sobą, albo takiego kraju, takiego miejsca na świecie, który byłby na tyle groźny, żeby to moje pytanie w waszym przypadku miało sens, że coś was powstrzymało przed spontanicznym pojechaniem gdzieś z uwagi na strach o bezpieczeństwo. Prawda? Czy było coś takiego? Teraz powstrzymała przed chyba takiego niebezpiecznego. Ja nie przypominam sobie takiego kraju raczej. Nie, nigdy o tym nie myśleliśmy, nawet się nie zastanawiamy. To jest też trochę tak, że jak zaczynasz się nad tym zastanawiać, to zaraz sobie jakiś problem znajdziesz. A jeśli po prostu jedziesz z pozytywnym nastawieniem, to raczej nic ci nie grozi. W waszej długiej podróży przez świat były takie momenty, w których było groźnie na tyle, że spontan już nie zadziałał i trzeba było zmieniać plan? Akurat w naszym wypadku my w ogóle, jak ktoś nas zapytał o to, co nas najbardziej zaskoczyło w trakcie naszej podróży, to ja bym odpowiedział, że to, że nie mieliśmy żadnej sytuacji, która zagrażała naszemu życiu bądź zdrowiu, albo ktoś chciał nas okraść, a wiemy, że takie sytuacje wielu podróżnikom się zdarzają. Także ja jestem bardzo pozytywnie tym zaskoczony, że przez pół roku naprawdę nie mieliśmy takiej sytuacji podbramkowej, nazwijmy to tak, że ktoś by do nas podszedł z nożem i powiedział, oddawajcie mi tutaj misiaczki cały swój sprzęt, bo wtedy no wiadomo, że w ogóle zmieniać się wszystko. Też wydaje mi się, jak ktoś jedzie z takim pozytywnym nastawieniem nawet na koniec świata, to raczej wraca z pozytywnymi wrażeniami, że tak jakby dobro przyciąga dobro i też zauważyłam, że jeżeli my się otwieramy na ludzi, przyjeżdżamy nawet do takiego teoretycznie niebezpiecznego miasta, gdzie jest tłok, harmider, dużo obcych ludzi z pozytywnym nastawieniem, to ludzie są też otwarci, też do nas lgną, chcą nas poznać. Chociażby fajnym sposobem na poznawanie ludzi jest chyba takie jadanie w takich lokalnych, takich, że tak powiem, obskurnych knajpkach. Nie dość, że tam jest najtańsze jedzenie, to najlepsze. Najlepsze. I też jest tak, że ludzie też widzą, że jeżeli my próbujemy ich takich prawdziwych smaków, że się tym zajadamy, nie patrząc czasami na wymogi sanepidu, to się cieszą po prostu. Widzą, że nam smakuje, sami podchodzą, zagadują i tak często poznajemy nowych ludzi. To jest tak, siedzimy sobie wieczorem na balkonie w hotelu i żona patrzy sobie na miasto, w gwiazdy i mówi nagle, wiesz co, zabrałbyś mnie jutro do jakiejś takiej obskurnej restauracji. Także chyba najważniejsze. Kończmy z luksusem. Tak, chyba najważniejsze jest znaleźć tą właściwą drugą połowę. Trzymam za to kciuki. Podsumowując, każdy spontan powinien mieć swój plan, tak? W jakim sensie? Bezpieczeństwa warto jeszcze, nie wiem, to są takie rzeczy, ja zawsze mówię, że w miastach na przykład jest niebezpiecznie, bo tam są ludzie. Ja akurat bardzo często wolę właśnie gdzieś spać w górach i tak dalej. Tam co najwyżej zwierzęta mogą ci zrobić krzywdę. Ale właśnie, jeśli nie chodzisz po nocach gdzieś, najlepiej też jak zostajesz w hostelu, spytać się po prostu pracownika hostelu, powiedz mi, na które dzielnice nie wchodzić, czy lepiej wziąć tuk-tuka, czy może Ubera. To jest ciekawostka, ląduję w Mombasie i tam jest Uber. To po prostu ja najpierw 3 dni tuk-tukiem się gdzieś tam, a tu czemu nie Ubera nie weźmiesz, a ja tak, what? Więc zdrowy rozsądek na tę dobrą sprawę i intuicja. Jeśli czujesz, że to jest zły człowiek, po prostu uciekaj.
plan czy spontan za nami. Bardzo Wam dziękuję za Wasze odpowiedzi na nasze pytanie. Chciałbym, żebyśmy powolutku przeszli do części drugiej naszego spotkania. Zanim poproszę Was o pytania do naszych bohaterów dzisiaj, chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, skąd wziąć pieniądze na podróż i czy one w ogóle nam są potrzebne. Na podróż półroczną, na podróż całoroczną, na podróż przez całe życie albo na podróż weekendową. O tym za chwilę będziemy rozmawiali, ale Was też zachęcam do tego, żebyście spróbowali wybrać jedną z czterech odpowiedzi na pytanie. Wchodzimy na stronę www, patrzę na dziewczynę, ale już nie chcę współpracować, slido.com po polsku albo Slido, jakbyście chcieli, i tam można, używając specjalnego kodu hashtag mbank, odpowiedzieć na pytanie, czy, jeżeli pada pytanie, jaki masz sposób na finansowanie podróżniczych marzeń, odpowiadasz oszczędzam grosz do grosza, używajcie telefonu, odpowiadajcie, albo B, wynajmuję swoje mieszkanie i ruszam, pożyczam kasę i nie myślę o długach, mam kartę kredytową, niech żyje bal. To która z odpowiedzi? Na razie 100 osób zagłosowało, więc poczekajmy chwilę. Używajcie telefonów na stronie slido.com. Można użyć kodu hashtag mbank i wtedy macie pełne prawa do tego, żeby odpowiedzieć na nasze pytanie. Oszczędzam grosz do grosza, mam kartę kredytową, niech żyje bal. Akurat tutaj liczba odpowiadających właśnie w ten sposób się podwyższyła i podwyższa z każdą kolejną sekundą. Wynajmuję swoje mieszkanie i ruszam, 3% odpowiedzi na razie. Pożyczam kasę i nie myślę o długach, 2% ze 125 odpowiadających. Ale większość z Was, obecnych tutaj teraz na sali i w tej chwili głosujących, mówi oszczędzam grosz do grosza. W Waszym przypadku jak było, Sabina? Jak to wyglądało? Tak. Ja jestem typem oszczędzającym. Ja bym powiedziała, że są takie dwa działy. Pierwszy to jest to, w jaki sposób oszczędzać. Są naprawdę codzienne decyzje nie kupienia kawy w jakimś tam... No, ale sklepie. Ty żyłaś w Londynie, prawda? Tak. Trochę inne ceny. Ale da się odłożyć. Bardzo ciężko, powiem szczerze. Nie. Teraz Brexit, wszystko poszło do góry. Koszty życia tam są dużo większe. Więcej się zarabia, ale też dużo więcej się wydaje. Więc to absolutnie to nie jest tak. To już nie jest ten Londyn. Skoro mówimy grosz do grosza, to gdzie u Ciebie jest ten grosz, który sobie odkładasz? Co to jest? Ja nie piję alkoholu. Bardzo duże... Zwariowałaś? Tak, ja wiem. Zobacz, wszyscy wyszli po piwo, a Ty nie pijesz alkoholu. Nie piję i na tym oszczędzam. Sama gotuję, nie kupuję ciuchów. Poczekaj, nie kupujesz ciuchów? Nie. No, a skąd masz? No, mają już kilka lat. Jak widać, dziury same są. To akurat szyk mody, więc to nie jest tak, że... Naprawdę, czyli nie kupujesz ciuchów, nie pijesz alkoholu? Gdzie są kolejne grosze? Tak na dobrą sprawę to jest też, w jaki sposób podróżujemy. To jest szukanie właśnie tanich połączeń. Czasami to też jest tak, że mnie kierunek wybiera, a nie ja szukam. Więc ja widzę, jest pełno tych stron na Facebooku chociażby, gdzie mówią, o, są, po prostu rzucili bilety właśnie do Nowej Zelandii, poleciałam za 1200 zł. Lecę. Także czasami też trzeba się otworzyć i są tanie bilety, termin Ci pasuje, jedź. No i też jeszcze w jaki sposób podróżujemy. Są na przykład takie patenty szczególnie popularne w Australii, w Nowej Zelandii, w Stanach też, gdzie można relokować samochód, więc nie trzeba wypożyczać samochodu. Patrzysz, naprawdę czatować trzeba na te trasy, czy mi odpowiada. Ja na przykład w Nowej Zelandii specjalnie lokalnym lotem doleciałam do innego miasta, żeby wrócić tym autem przez całą Nową Zelandię, dokładnie do Auckland, gdzie miałam lot. Bo to się opłacało po prostu. Tak, samochód za darmo, tylko benzyna. Tak samo, no właśnie, już podróżowanie campervanem, nie przeznaczasz pieniędzy na hotele, które na przykład w Stanach Zjednoczonych są bardzo drogie, więc warto pomyśleć na tym, żeby troszeczkę więcej, bo one campervany naprawdę nie są dużo więcej drogie od zwykłego samochodu, którym i tak musisz się poruszać. Sabina zbiera grosz do grosza, a ja zbieram głos do głosu i jak się okazuje z tych 200 par osób, które zagłosowało, 81% mówi, ja też tak jak Sabina oszczędzam grosik do grosza i później mogę ruszać w świat. Mam kartę kredytową, niech żyje bal, odpowiada 12% obecnych na sali. Zgłoszę się do Was potem. Wynajmuję swoje mieszkanie i ruszam 5%, pożyczam kasę i nie myślę o długach, aż 2% odważnych. W ten sposób mówi na slido.com z hashtagiem mbank. A Wy?
Aha, 8-16, więc siłą rzeczy pieniądze co tak, miesiąc są. Oszczędzamy, ale też bym powiedziała, że mamy też taką chorobę podróżniczą. Strasznie dużo wydajemy pieniędzy na gadżety, różnego rodzaju namioty, kuchenki. Często Arek przynosi do domu, patrz, kupiłam nową kuchenkę, patrz, nowy i mówi, zobacz, ta jest fajna, ta jest fajna, ta tak, jest fajna, albo, ta, ale ta jest najlepsza. A to ci kupiłam na urodziny, które masz za miesiąc, to będzie dla ciebie. I tak po prostu też dużo ułatwia w tym momencie, bo jeżeli w domu mamy załóżmy 3 czy 4 różne namioty, od takich małych, malutkich, że tak powiem, trumienek, w których leżymy praktycznie na płasko, po takie wielkie, kilkunastoosobowe tipi, to... Ale dla pary kilkunastoosobowy namiot to świetny pomysł. Świetny. Nigdy nie wiesz, kto wparuje. Teraz go nie mamy akurat, ale zapraszamy do samochodu. I o to chodzi, że też takie kolekcjonowanie sprzętu, kwestia priorytetów też na pewno, bo my wolimy kupić sobie takie rzeczy nawet w prezencie, niż kupować coś do domu, co będzie tylko stało i będzie taką zawali drogą. A w tym momencie kupujemy sobie namiastkę przygody, można powiedzieć. I też mając taki sprzęt w domu, nic nam nie stoi na przeszkodzie, żeby powiedzieć, hej, jutro jedziemy na 3 dni gdzieś do lasu, robimy sobie taki niby survival. Jakoś nam się musi zamortyzować ten namiot, tak? Można tak powiedzieć. Ale też... Myślę o tym, co powiedziała Sabina. Użyła kilku konkretów, skąd ma pieniądze na podróż. Nie pije, nie ubiera się, ale żyje. A w waszym przypadku te pieniądze, jak udaje wam się odkładać? Tak naprawdę jakąś tam część zawsze z wypłaty, że no pijemy niestety, no jakoś tam się czasami ubieramy, chociaż czasami, ale nie jakoś tak specjalnie. I też staramy się podróżować dosyć nisko budżetowo. Nie to, że zawsze musimy, ale też znajdujemy jakieś tanie loty, albo mając... często lubimy spać na dziko w tym momencie. Dużo jest tak naprawdę, bardzo dużo rzeczy jest bezpłatnych. Za przysłowiowy uśmiech, za który nie musimy płacić i o tym czasami zapominamy, że możemy wystarczy wziąć namiot, nie wrócić na noc i możemy mieć nocleg za darmo. Jedzenia nie liczę, bo jeść coś też trzeba w domu przecież, a jakiś makaron czy nawet kawa jakoś tam strasznie dużo nie kosztuje. To są ludzie, którzy nie pozwalają zarabiać stacjom benzynowym w Polsce ani hotelom przy autostradach, bo jak widziałem na waszym Instagramie drogę choćby z Lublina tutaj, to zawsze było gotowanie na parkingu. To był taki spontan po prostu, no my, tak jak mówiliśmy, pracujemy, więc ja w środę po pracy, wróciłem z pracy, spakowaliśmy samochód, ruszyliśmy, nie wiedzieliśmy, gdzie nam uda się dojechać, no z Lublina tutaj na Poland Rock to jest 750 kilometrów. Nawet nie mów, tak. Po pracy bardzo ciężko byłoby to naraz wszystko przejechać, więc tak na spontanie pomyśleliśmy, dojedziemy, gdzie dojedziemy, tam się prześpimy, rano zjemy, ruszymy dalej, no. A że wypadł jakiś zajazd czy parking. To opowiedz trochę o tym samochodzie, w który zainwestowałeś. Przerobiłeś go do tego stopnia, że rzeczywiście jest miejscem do spania, do gotowania, do podróżowania. Na łazienkę nie ma miejsca. Łazienki nie ma, ale to mamy łopatkę małą, papier toaletowy, też zawsze da się coś wymyślić. Wziąłeś klucz i wywaliłeś wszystkie fotele poza pasażerem i kierowcą, tak? Tak. Wcześniej mieliśmy wczepę kempingową i o ile mieliśmy 3-4 tygodnie wolnego, to moglibyśmy sobie z tą przyczepą normalnie podróżować, tylko że z taką przyczepą maksymalna prędkość to jest około 80-90 km i to wszystko. To prawie jak w korku tutaj na miejscu. No, prawie. Ale jeżeli mieliśmy 2 tygodnie urlopu i chcieliśmy pojechać sobie na północ Szkocji, zobaczyć wyspę Skye, no z przyczepą kempingową wychodziło nam 5 dni w jedną stronę, 5 dni w drugą i 4 na miejscu, to okazało się zupełnie bez sensu. No tak a propos pieniędzy, no zawsze marzył nam się kamper. No na razie udało nam się tam odłożyć niewiele, no 500 zł, to jeszcze nam trochę brakuje. Bo na psa jeszcze nie ma, prawda? Ale tak. To, jesteśmy na dobrym kursie i na ścieżce. Ale zamiast patrzeć, jakie mamy ograniczenia, można zobaczyć, co możemy. No mieliśmy samochód 7-osobowy, 5 foteli wykręciliśmy. Jeździło na pusto oczywiście. Tak, dorobiliśmy sobie szuflady, w szufladach dorobiliśmy sobie kuchnię, mamy tam zapas jedzenia, mamy wszystko, co jest tam potrzebne pod ręką. No i tak przygotowanym samochodem możemy sobie pojechać czy to na Woodstock, czy na... Nigdy się nie zdarzyło, że ktoś do was na mopie pukał, policjant na przykład, i mówił, co wy tu robicie? Ostatnio na stacji pukali, ale tak po prostu z ciekawości, co tam robimy. No, o 5 rano obudził nas pan z tira, bo on chciał postawić swoją cysternę, a my staliśmy mu na drodze, ale poza tym to jest naprawdę
naprawdę bardzo komfortowy okay. Nocleg. To jeszcze może tylko jeszcze wspomnę, że wydaje mi się, że o to chodzi, żeby tak sobie troszkę przybliżać marzenia, bo tak jak Arek mówił, nam marzył się kamper i dalej nam się marzy, ale o to chodzi, żeby też nie utknąć w takim punkcie, że o czymś marzymy i odkładamy, a można sobie troszkę skrócić tą drogę właśnie przerabiając samochód i na przykład fajnie pojechać na koniec świata, ale... Pamiętaj, 12% ludzi mówi, mam kartę kredytową hulajdusza, więc... A to też można. Ale o to chodzi, żeby łatwiej ułatwiać troszkę te marzenia, że fajnie pojechać na koniec świata, a jeżeli nie mamy pieniędzy, to ułatwić sobie. Pojechać na przykład tutaj, pojechać na Ukrainę, tam jest względnie tanio. Wybierać sobie też, żeby nie siedzieć w miejscu, ale wybierać sobie też takie troszkę kierunki, na które nas stać i w których też możemy, w tych miejscach też przeżyć super przygodę. Ania i Artur, Ania, ty wspomniałaś o Excelu i tak wszyscy zaczęli o nim myśleć z tęsknotą. W tym Excelu udało się ułożyć wam przed wyjazdem kilka takich ładnych liczb, które pozwoliły wam na spełnienie marzenia? Oczywiście, że tak. Nasz budżet wyjazdowy również był zaplanowany i my już tak naprawdę również odkładaliśmy pieniądze, nie chodziliśmy do kina, do kaw nie piliśmy na mieście i takich rzeczy już ponad rok. Ale udało nam się i ja w ogóle nie wierzyłam, że to się uda, ale wynajęliśmy mieszkanie, uwaga, z dwoma kotami na pół roku. Ja nawet nie wiedziałam, że ktoś będzie szukać na tak krótki czas i że jeszcze będzie chciał się zaopiekować dwoma futrzakami, a to jednak jest obowiązek. Także znalazły się też takie dobre osoby i my mieliśmy raz, że spokój, a dwa, że mieliśmy stały dochód na miejscu. Inną taką rzeczą była wyprzedaż graciarni naszej. Sprzedaliśmy szafy, komody, nawet jakoś... nawigację do samochodu, różne rzeczy, których ja nawet nie spodziewałam się, że ludzie chcą kupić, a niektóre są potrzebne, jak stare kasety, VHS-y na przykład. I ludzie kupują takie rzeczy, więc można naprawdę w różny sposób sobie właśnie tą różną metodą odłożyć pieniądze. Czy to jest tajemnica, ile kosztowała was ta półroczna podróż, czy nie? Możemy powiedzieć, ale my nie jesteśmy z tych za jeden dolar. Okay. My zdecydowanie nie jesteśmy z tych za jeden dolar, ale ja myślę, że możemy powiedzieć tą kwotę, ale ja nie chciałbym, żeby ta kwota kogokolwiek tutaj przestraszyła, bo to jest bardzo ważne. Możemy powiedzieć, że znamy osoby, które przez 7 miesięcy podróżują za kwotę równowartości 15 tysięcy złotych na osobę. Znamy również osoby, pary, trzy, które 7-8-miesięczną podróż odbyły za kwotę 25 tysięcy złotych od osoby. Nasza podróż była... 25 tysięcy od osoby za? Za 7-8 miesięcy. Okay. Nasza podróż była droższa, dlatego że my odwiedzaliśmy bardzo drogie kraje, jak Korea, Japonia, okay. Nowa Zelandia czy Australia. Dlatego nasza podróż była zdecydowanie ponad tamten budżet, ale jest to do zrobienia w budżecie takim 25 tysięcy za pół roku, myślę, patrząc po tym, ile osób za taką... A zdarzyło wam się podjąć pracę w momencie, w którym byliście w... Nie. Za mało czasu. My chcieliśmy naprawdę zobaczyć totalnie wszystko. Okay. Włącznie z takimi drogimi atrakcjami, jak na przykład lot helikopterem. Stwierdziliśmy, że kiedy to zrobimy? Czas... Teraz kiedy to czas. Zrobimy? Mamy 25 lat. Kiedy my to zrobimy? Kiedy będziemy znowu w Nowej Zelandii? Oj, naprawdę. Także my nie oszczędzaliśmy i nawet byliśmy w stanie zaciągać i kredyty, bo oczywiście budżet, który sobie zaplanowałam, okazał się większy. Ale nie żałujemy żadnej złotówki, bo to jest niesamowita inwestycja w nasz rozwój. Myślę, że podróże to jest niesamowita inwestycja, bo my się rozwijamy wszyscy. Uczymy się tylu wartościowych rzeczy i ludzi. My wychodziliśmy bardzo z takiego założenia, że jak już w danym miejscu jesteśmy, na przykład w Australii i przeleciliśmy te pół świata, no to już zainwestujemy te kilkaset złotych w na przykład wycieczkę na Uluru, które leży centralnie na środku kraju. Jest to najdroższe miejsce, w jakim byliśmy w naszej historii podróżowania i najprawdopodobniej już nigdy do niego nie wrócimy. Ale jak mielibyśmy tam pojechać specjalnie, no to jednak ten koszt byłby zdecydowanie wyższy. Mhm. I kto wtedy w tej parze cudownej mówi nie, nie wydamy już ani grosza? Niestety w tej parze nie ma takiej osoby. No ładne. Zobaczcie, za pozytywne szaleństwo można tutaj dostać brawa, to jest ważne. U ciebie, Sabina, jak to jest? Czy ty zdarza się tobie być zdalnie w podróży, w pracy, czy nie? No tak, teraz tak, ale powiem szczerze,
bardzo duży wpływ na to, co zrobiłam kilka miesięcy temu, bo miałam jeszcze 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Miała wpływ chyba jedna osoba, którą poznałam w hostelu. W ogóle polecam zatrzymywanie się w najtańszych hostelach. Tam są największe friki, najfajniejsi ludzie i właśnie tacy, którzy inspirują. Ja poznałam kiedyś dziewczynę, która pracuje na Islandii 4 miesiące. Pracuje w hotelu. Tam ma Wikti i opierunek. Najbliższy sklep jest, uwaga, jakieś 200 km od hotelu, więc absolutnie przez te 4 miesiące nie ma nawet możliwości nic wydać. I na Islandii są mniej więcej najlepsze zarobki w Europie. Wy też możecie to zrobić. I ona jest w stanie odłożyć przez 4 miesiące sezonu nawet do 50 tysięcy złotych. I przez 8 miesięcy podróżuje. Jak ona mi to powiedziała, że ona już to robi trzeci czy czwarty sezon, to mega inteligentna dziewczyna, która by zrobiła karierę w każdej korporacji, wybrała życie inaczej. To mi dało bardzo dużo do myślenia, że można wyznawać może inne wartości. Ona by w ogóle była najszczęśliwsza na świecie. Co ciekawe, spotkaliśmy się na Islandii i potem jeszcze później w Nowej Zelandii. No i właśnie. Czy skoro idziesz tak sobie sama przez świat, to myślisz w ogóle o tym, masz jakiś budżet miesięczny? Jak to dzisiaj wygląda? W jaki sposób finansujesz to swoje chodzenie samej przez świat? No na razie to jest początek, więc mam jeszcze pewne oszczędności, które wiedziałam, że muszę mieć. A wydawnictwo przelało ci od razu pieniądze za książkę, czy nie? Tajemnica. Dobra. Bo już wiemy, że na alkohol ci nie trzeba i na stroje ci nie trzeba, no ale coś zjesz czasem, nie? Tak. Przede wszystkim takie wolniejsze podróżowanie, nie, że masz 2-3 tygodnie tak. I musisz wracać, gdzie przede wszystkim też kupujesz bilety w droższych okresach, bo akurat wtedy masz urlop. Ja teraz po prostu kupuję bilety i jadę wtedy, kiedy one są tanie. Na przykład właśnie poniedziałkowe, wtorkowe, środowe loty są dużo tańsze, jak na przykład piątkowe. Ale rzeczywiście pomyślałam sobie, ile pieniędzy muszę mieć miesięcznie i powiedzmy zarobić, czyli utrzymywać to, żeby mieć jakieś zlecenia, nie wiem, pisania artykułów i tak dalej, żeby móc dalej podróżować. Więc raczej staram się trzymać ten reżim, ale absolutnie nie żałuję. Lalowe krowy trzyma jakiś reżim, czy nie? Reżim trzymamy? Tak, czy reżim finansowy nie. Trzymacie? Nie. Żeście się idealnie dobrali na spotkaniu, które wspiera bank. No nie, super. No ja czasem próbuję jednak jakoś tak powściągnąć pomysły żony. Ale nie masz tak, że chowasz pod fotelem, a nie, wymontowałeś fotele. Chowasz gdzieś kartę kredytową przed żoną? Nie. Może aż tak nie, ale sam... Arek, jestem rozsądniejszy na pewno, że ja wymyślam chociaż jakieś, jeden. Tak, chociaż jeden właśnie. Dlatego mamy jeszcze co jeść. Tak. Nie no, sama, tak jak tu była druga odpowiedź chyba w naszym quizie, karta kredytowa też może być przydatna. No zawsze, jeżeli nie chcemy wydawać pieniędzy więcej niż te, które mamy, zawsze możemy potraktować ją jako jakąś taką żelazną rezerwę. Zawsze może nam się coś przydarzyć, jakieś niespodziewane, no odpukać, prawda? Dodatkowe komplikacje, które no zawsze będą się wiązać z dodatkowymi wydatkami. Myślę też nie? Trochę w kontekście tych odpowiedzi, które proponowaliśmy naszym gościom, naszym widzom, naszym słuchaczom. Ponieważ teraz jesteście w podróży w miarę blisko, nie zapuszczacie się gdzieś daleko w świat, ale pewnie myślicie sobie o tym, żeby gdzieś tam ruszyć. A zbieracie na to? Coś odkładamy zawsze, albo czasami jak spadnie jakaś ekstra kasa, to przeznaczamy wtedy wszystko na tak zwane podróże. I właśnie ważne, jak Arek mówił, że dobrze mieć taką rezerwę, bo na przykład jak jeździmy gdzieś samochodem, to tak naprawdę można się wszystko popsuć. W Norwegii szczególnie byliśmy aż za kołem podbiegunowym i żeby ściągać stamtąd samochód i przyczepę kempingową na przykład, to można popłynąć. Więc jakąś taką kartę z rezerwą zawsze jednak warto mieć ze sobą. No dobrze, to porozmawiajmy przez chwilę o tym, jak wam się udało, będąc w podróży, wiedząc, jaki jest wasz budżet, spróbować znajdywać sposoby na to, żeby oszczędzić te pieniądze, żeby ich nie wydać. Wspominaliście o locie śmigłowcem nad... co to było? Nową Zelandią nad lodowcem. Dokładnie, i znaleźliście na Grouponie lokalnym fajną ofertę.
To jeden ze sposobów. Ty wrzucałaś kamienie do namiotu, żeby ci nie odlatywiał, zamiast przywiązać go po prostu sznurkiem kupionym w sklepie, prawda? Tak już było. Jakaś oszczędność. Tak było. Znaczy tak, myślę, że w każdym kraju są różne sposoby, patenty, żeby gdzieś zaoszczędzić. W wielu krajach chociażby możemy pić wodę z kranu, jest ogólnodostępna, albo jeżeli nie mamy możliwości picia wody z kranu, bo nocujemy na przykład na dziko, możemy pić wodę ze strumienia chociażby. I często bierzemy w podróż filtr membranowy. Przydał nam się akurat podczas spływu Wisłą. Płynęliśmy wtedy 4 dni kajakiem. Ale to było w tym czasie, kiedy w Wiśle jeszcze była woda. Tak? To była, tak. To było rok temu, była jeszcze woda, było co filtrować. Płynęliśmy z Sandomierza do Kazimierza Dolnego, to było 100 kilometrów. I założyliśmy sobie taki punkt honoru, że nie zawijamy do brzegu. Tak, mamy zabrać tyle jedzenia, tyle wody, ile nam się przyda. Inna sprawa, że nie bardzo było gdzie zawinąć, bo to jest naprawdę... Ale to zabrzmiało świetnie. Postanowiliśmy sobie, że nie zawiniemy. Druga sprawa, że nie było gdzie. No nie było gdzie. Pięknie się uzupełniacie. Jak to bywa, woda drugiego dnia, był straszny upał, woda skończyła się już drugiego dnia i mieliśmy awaryjnie ten filtr do wody. On zatrzymuje 99% wszystkich drobnoustrojów. No może nie jest jakaś tam super jakość, żeby pić codziennie, ale podobno piją wodę filtrowaną w Afryce nawet przez ten filtr, więc myślę, że Wisłowianka też może być całkiem smaczna. Smakuje jak kompot z suszu na Wigilię. Ale jeżeli nam nie odpowiada nawet kolor lub smak, dorzucaliśmy sobie taką multivitaminkę i mieliśmy każdy kolor, każdy smak, jaki inny tylko. Żółty po prostu. I nic nam nie było, żeby nic nam się nie stało. No, widać, że rzeczywiście żyjecie, więc miło was widzieć. A czyli w ten sposób radzicie sobie z wodą. Co jeszcze? Gdzie szukacie sposobów na to, żeby w podróży przetrwać? W Norwegii na przykład można kupić tańsze produkty w różnych sklepach. Są często przecenione zbliżającym się terminem ważności albo takie jakieś super promocje. Zabieramy też wędkę. Jeśli ktoś jest w stanie zrobić nieużytek, to naprawdę na północy... Zabieramy wędkę, zatrzymujemy się nad rzeką, mówię do starego, idź na łów trochę ryb. Widziałeś, jak ci faceci w jaskini to robili? Tak? I ty się tak dajesz? To było 2000 lat temu. Ale pewne rzeczy się nie zmieniają. Naprawdę nic? Ale udało ci się coś złowić w Norwegii? Tak. No w Norwegii to nie jest taki duży problem. Nie jest duży problem. Ale co, przyniosłeś rybę, a ona ją przerządziła i jedliście? No ja przyniosłem. To w ogóle ciekawa sytuacja. Spotkaliśmy tam dwóch Norwegów. Rozkręć się. Sam wiesz, jak ona potrafi zabrać głos i nie odpuścić. Znaczy w ogóle sami Norwegowie, tak wydawałoby się ludzie jak my, a jednak mają w sobie coś z tych Wikingów, prawda? Pojechaliśmy sobie rowerami, byliśmy na wyspie. Trochę bliżej mikrofon ust. Byliśmy na wyspie. Najbliższy sklep to był jakieś 50-60 kilometrów. No wtedy akurat byliśmy rowerami, więc te 50-60 kilometrów to jest całkiem daleko. No do jedzenia praktycznie nie mieliśmy nic, no mieliśmy tą wędkę i tak naprawdę gdyby nie to, że nam się udało tą rybę złowić, no to moglibyśmy trochę pogłodować. Czyli byłeś bohaterem we własnej parze. Tak, spotkaliśmy dwóch Norwegów, powiedzieli nam, tutaj spróbujcie. Złowiliśmy tą rybę, już nie będę mówił, co oni z nią zrobili, bo ja się jakoś tak miałem zahamowanie. Ale naprawdę, jeżeli dla chcącego, nic trudnego, zawsze da się coś znaleźć, jakieś wyjście. Sabina, a ty jak sobie radzisz, kiedy nie ma, no nie, chyba że można kogoś wysłać w podróży, bo ej, jestem dziewczyną z Polski, złów mi rybę. Jak sobie radzisz z tym? Gdzie szukasz oszczędności już będąc w podróży? Powiem szczerze, bardzo często ostatnimi laty podróżuję właśnie campervanami albo samochodami, więc staram się zrobić zapasy na kilka dni w jakichś tańszych miejscach. Zresztą ja często tak jestem 12 godzin za kółkiem, że nie mam w ogóle czasu jeść, więc ja po każdych takich 2-3 tygodniach to wracam tak 5-7 kilo. Wydałam na samochód, to nie wydam na jedzenie, prawda? Tak jest. Ale tak jak wspominałam, ja nie wiem, ale ludzie mnie w ogóle wszędzie zawsze zaczepiają i ja zawsze jestem na tak, więc bardzo często, nawet święta Bożego Narodzenia spędzam u obcych ludzi. I wjeżdżam im na chatę. Bardzo często proponują mi nocleg, no i wtedy jem kolację, śniadanko mam. Oczywiście nie polecam tego w tym sensie, żeby wymuszać tego, ale rzeczywiście jak się samotnie podróżuje, to jest to, czego ja się nauczyłam podróżując, czy to jest Azja, Afryka, Ameryka, że ludzie są dobrzy. I to było dla mnie chyba największe odkrycie, że ludzie są cudowni i tylko trzeba właśnie się uśmiechnąć, otworzyć swoje serce i oni też otworzą. Dzięki.
Ona się łatwo wzrusza, ostrzegam. Skąd wiesz? Wracając do emocji w czasie podróży, że tak inteligentnie nawiążę, wspominałeś na naszym pierwszym spotkaniu, jeszcze nikt na nas wtedy nie patrzył poza najbliższymi, których wtedy poznaliśmy, że to, że jesteście w parze, pomagało też w takich chwilach kryzysowych, kiedy tęsknota była już na takim poziomie, że cholera nie wiadomo było, w którą stronę pójść. Tak, no my jednak mamy tak, że podróżując mamy w sobie bardzo duże oparcie i myślę, że to gdzieś mocno czujemy. A tych kryzysów w podróży mamy sporo. Niekoniecznie one były związane z finansami, o których opowiadaliśmy. Oczywiście czasami w tym naszym źródełku już widzieliśmy dno, ale de facto takie główne problemy, które mieliśmy gdzieś w podróży, to były problemy, które wynikały na przykład z tego, że zostaliśmy właśnie sami na pustyni w Mongolii. Myślę, że to była gdzieś taka rzecz, gdzie sami siebie gdzieś mocno wspieraliśmy. Czy po prostu, wiecie, jak no de facto ta nasza podróż po części też była taką naszą pracą. Więc jak jesteś w pracy już drugi miesiąc i pracujesz codziennie, no to już w pewnym momencie masz trochę dosyć tego. I jest tak, że okej, jedna osoba ma dosyć jednego dnia, więc druga wtedy bierze cały ten ciężar na siebie i to ona ciągnie ten temat. Jak zdarzy ci się sytuacja, że na przykład nie wypakujesz scyzoryka do bagażu nadawanego na lotnisku w Korei, nagle się okazuje, że twój ukochany scyzoryk zostanie w Korei po tym, jak sprzymierzył z tobą pół świata i widzisz, jak druga osoba się rozkleja, no to starasz się, żeby ten scyzoryk jednak poleciał z tobą na twoje miejsce docelowe i są takie momenty, kiedy no czujesz, że na tobie jest ta odpowiedzialność za te dwie osoby. Scyzoryk doleciał. Także... To jest w ogóle taki temat tabu, bo my rozmawiamy z podróżnikami, jesteśmy bardzo często, znamy się z Instagrama, z Facebooka, te technologie pozwalają nam być na bieżąco ze wszystkimi i sporo osób ma taki kryzys, jakby taka podróż i zwłaszcza intensywna potrafi człowieka zmęczyć, potrafi też dać pozytywne rzeczy, bo też człowiek docenia niektóre rzeczy, które ma w domu, albo docenia zupełnie inne wartości, może zbadać, porównać różne kultury, no ale też w pewnym momencie, jak już jest tak daleko od domu i widzi, że tyle rzeczy się dzieje, no bo dzieje się zawsze coś, jak nas nie ma, to jest jakaś taka, nie wiem, jakiś fatum, że nie ma mnie i nagle wszystko coś się musi stać. To jednak człowiek czuje to i to są trudne momenty, które przeżywają naprawdę wszyscy podróżnicy. Może tego głośno wam nie powiedzą, ale naprawdę to tak też trochę wygląda, bo poza tymi pięknymi zdjęciami jest też bardzo dużo pracy. To trzeba rano wstać na wschód słońca, to trzeba gdzieś dojechać w bardzo trudnych warunkach, albo czasem pokonać rzeczy takie nie do przeskoczenia, być w miejscu, w którym teoretycznie nie powinno nas być, więc to my bardzo kombinujemy czasem. No i to też się odbija czasem i na zdrowiu, na takim zmęczeniu, więc na pewno druga osoba, bądź po prostu ludzie, którzy są życzliwi. Też macie tak, że czasami musicie po prostu po kilku dniach odpocząć. To jest taki mój trik, gdzie jak dokładnie szaleję, ale rzeczywiście jeden dzień w tygodniu wynajmuję hotel, wyciszam się, ładuję baterię trochę na miastka normalnego życia. Próbowaliśmy i tak, dalej. Słuchaj. W połowie wywczasu zrobiliśmy sobie super hotel. Nie all inclusive, ale taki naprawdę dobry, z plażą. I po 15 minutach Artur już się nudził. On już nie wiedział, co z sobą zrobić. Jakby no, musimy gdzieś wyjść, musimy coś zrobić. Chyba już troszeczkę odeszliśmy od stylu podróżowania, leżymy na plaży, aczkolwiek wiemy, że ludzie różnie odpoczywają. Każdy inaczej odpoczywa na swój sposób, więc my po prostu... Ja głównie to pranie robię, pranie, przepierkę, doładowuję powerbanki. Dzień prania jest ważny, tak. Karolina i Arek, szanowni, chciałbym was zapytać o pewną próbę waszego związku, która dokonała się w czasie rowerowej podróży, kiedy to we własnych sakwach odkryłeś rzeczy, których tam nie powinno być, a które nieistniejące tam ułatwiłyby ci pedałowanie zdecydowanie. Opowiedz o tym proszę trochę. No, szukałem jakiegoś miejsca na zaręczyny wtedy. Jechaliśmy rowerami, to jest około 500, może 600 kilometrów wzdłuż Norwegii. No i znalazłem taką skałę, to się nazywa Preikestolen. To jest taka, nie wiem, czy może widzieliście gdzieś na zdjęciach, skała, kwadratowa półka skalna, która pionowo opada do morza na 600 metrów. Oczywiście no, nie mieliśmy plecaków, byliśmy rowerami, trzeba było trochę improwizować. Mieliśmy takie sakwy rowerowe z takimi metalowymi haczykami. Dosyć nieprzyjemne do noszenia.
zamontowaliśmy sznur, trochę się wbijały w plecy, no ale 4 godziny, 4,5 udało nam się tam wszystko wejść. Potraktujmy to jako masaż. Tak, i idziemy tak. dalej. Oczywiście kupiłem wino, chyba najdroższe wino, jakie w życiu udało mi się kupić. Takie są ceny tam po prostu. No i oczywiście zdarzyło się tak, że czekaliśmy aż wycieczka Chińczyków. Zrobi zdjęcia, każdy robił z każdym. Jedna wycieczka Chińczyków, druga wycieczka Chińczyków, trzecia wycieczka Chińczyków. Tak, no słońce zachodziło, już chciałem się oświadczyć. No niestety, jak to w wycieczce Chińczyków, każdy musiał zrobić sobie zdjęcie. W końcu nam się udało. Oczywiście tam bardzo, bardzo duże wiatry bywają, a jako, że to jest półka skalna, to nie da się wbić śledzi, prawda? Więc nawrzucaliśmy kamieni do każdego rogu namiotu. Nawrzucaliśmy kamienie, jakoś tam się udało, namiot nie odleciał. No, oświadczyny się udały, następnego dnia sobie wracamy. Było mi jakoś ciężko, tak wydawało mi się, że może jestem zmęczony. Później jechaliśmy 30-40 km rowerem. Nie, bo to pewnie myślałeś sobie o tym, jak to teraz będzie wyglądało. Cholera powiedziała jednak tak, takie, to nie będzie łatwe. Takie drobne podjazdy po 5-10 km, 7-8 stopni w górę, prawda? Na koniec dnia oczywiście otwieram sobie sakwy, myślę, no rozbijam namiot, zaglądam do środka. No 4, 4,5 kilograma kamieni wiozłem przez 30 km pod górę. Tak. Zaręczyny na szczęście przetrwały tę próbę kamieni, ale też cała podróż rowerami, chciałem powiedzieć, że właśnie ogólnie nie była bardzo łatwa, bo teren Norwegii jest mocno górzysty i my też sami się nie spodziewaliśmy, że będzie tak ciężko. Z racji tego, że w Norwegii sklepy są oddalone mniej więcej o 50 km, to musieliśmy mieć zapas jedzenia na 2-3 dni. W górzystym terenie naprawdę to robiło różnicę i tak jak Ania mówiła, że czasami nie widzimy tego na zdjęciach, co ktoś, widzimy tylko piękne zdjęcie czasami na Instagramie, a nie widzimy tych emocji, tego wysiłku, który ktoś musi wnieść, na przykład te kamienie na górę, ktoś musi wjechać na tą górę jak i wszystko prawie, z kamieniami, więc to tak, ale dla nas te zdjęcia potem są super, bo nie są taką, tylko płaskim, zwykłym zdjęciem z hashtagiem widok z góry czy góry, tylko są w takim wspomnieniem, które na pewno zapamiętamy, więc przynajmniej ta historia... Nie, podobno hashtag kamienie, których nie znoszę, miał nawet niezłą siłę. No niestety musiałem je znosić właśnie. A czy zdarzyło wam się, może pamiętacie, mam nadzieję, bo chciałbym, żebyście krótko o tym opowiedzieli, spotkać, bo to, co towarzyszy ASP globalnie, szczególnie teraz, w czasie tej naszej rozmowy, to jest to, jakich ludzi w podróży się spotyka i dzięki czemu, z czym się z tej podróży wraca. Czy udało wam się spotka kogoś takiego, kto wywrócił wam świat do góry nogami, albo przynajmniej część tego świata? Sabina? Zdecydowanie. Chyba takim, to się w ogóle dzieje zawsze i codziennie, ale takim spotkaniem, którym ja tak na dobrą sprawę dochodziłam do siebie bardzo długo, był w ogóle wyjazd do Nepalu. Tam były w sumie dwie osoby, bym powiedziała, szerpowie, którzy pomagali mi nieść mój plecak za... To naprawdę były jakieś w sumie groszowe sprawy, bo to były 2 czy 3 tygodnie za, zdaje się, $100 i to jest najlepiej płatna praca w Nepalu. Robią również kobiety od jakiegoś czasu, co jest też troszeczkę fajną zmianą. Znaczy fajną czy nie fajną, no kobiety noszą ciężary, ale mogą, mają ten wybór. Ja tak w ogóle chciałam z nimi usiąść i zjeść posiłek, co było w ogóle uważane przez innych zagranicznych turystów. W ogóle jak możesz w ogóle siadać z nimi? Ja mówię, no raczej przecież, jesteśmy równi i tak dalej. Spotkało się to z zupełnie niezrozumieniem, a mnie ci zagraniczni turyści zupełnie nie interesowali, ci szerpowie mnie interesowali. Tam między innymi dowiedziałam się to, że się spytałam, o czym oni marzą, bo właśnie tak przeszło pytanie na to, o czym marzą. Tak łamaną mnie angielszczyzną. Bardzo byłam w sumie pod wrażeniem i znali 30 słów, ale byliśmy w stanie się naprawdę dogadać. I największym ich marzeniem, uwaga, było to, żeby dostać pracę w Dubaju przy budowie wieżowców za $1000, zdaje się. To jest niewolnicza praca, 7 dni w tygodniu po 12-16 godzin, bardzo niebezpieczna, z żadnych zasad BHP. Ludzie w Nepalu, nie wiem, czy wy sobie zdajecie z tego sprawę, mają taki paszport, że oni z tym paszportem nie mogą wyjechać absolutnie nigdzie. My
wbrew pozorom mamy całkiem niezły paszport, możemy po Unii Europejskiej sobie jechać, szukać lepszego życia. Oni absolutnie tego wyboru nie mają. Jedynym wyborem, jeśli będą mieli szczęście, jest ten Dubaj, gdzie prawdopodobnie wielu z nich zostanie okaleczonych. I to było takie coś wow. Ja po tym wszystkim, po tym Nepalu zrozumiałam, że wszystkim nie jesteśmy w stanie pomóc tam, bo tam są miliony ludzi. Jedyne, co mogę zrobić, to wykorzystać moje szanse, które rodząc się w Polsce. Bo nie wiem, czy wiecie, że mając minimalną krajową w Polsce, jesteście w 10% najbogatszych ludzi świata. Jak sobie zdasz z tego sprawę i z tego, jakie rzeczywiście masz darmową edukację, w Nepalu absolutnie nie ma darmowej edukacji. To są decyzje rodziców, którzy właśnie na przykład jest szerpą i on ma 6 dzieci, on musi wybrać jedno dziecko, które puści do szkoły, nie studia, żeby miał średnią, do średniej szkoły, żeby się nauczył czytać i pisać. Dostępu do lekarza. Spotkałam dziewczynkę, która była w ostatniej wiosce pod Annapurną na 3,5 tysiąca metrów i miała takie wykręcone kończyny, nie miała w nich siły. Ja się pytam, na co ona jest chora? Oni nie wiedzieli, bo ona miała tam 3-4 lata, nigdy nie widziała lekarza. Służba zdrowia w Nepalu jest na bardzo wysokim poziomie, ale tylko dla himalaistów, ponieważ oni przywożą oczywiście wielkie ubezpieczenia, wielkie pieniądze. Jest tylko dostępna dla właśnie zagranicznych turystów. Podobnie jest z wodą pitną. Ja przywiozłam oczywiście całą walizkę antybiotyków do odkażania wody, bo tam nie wolno pić bezpośrednio z wody, więc... Ania, Artur, wasze spotkanie, króciutko? Króciutko? O nie. Tak naprawdę to nas podróż nauczyła też trochę łamania takich stereotypów. Ja nie wiem czemu, ale strasznie obawiałam się podróży do Rosji. Jakoś tak myślałam, że Rosjanie nie do końca mogą przypadać za Polakami, że jakoś się nie dogadamy, rosyjskiego nie znamy. I sytuacja była następująca. Wsiadamy do wspomnianej już kolei transsyberyjskiej, nie wiemy, co się zaraz wydarzy. Wsiadamy do nagrzanego przedziału i pojawia się on, Siergiej. Siergiej, który był człowiekiem w wieku naszych rodziców i wybrał, że stwierdził, że pojedzie sobie do sanatorium przez 7 dni pociągiem, a miał do wyboru samolot. Dlaczego tak zrobił? Siergiej chciał porozmawiać z ludźmi. Siergiej był bardzo otwarty, mimo że nie znał języków. Chciał wszystkim pomóc. Chciał pomóc nam, otworzyć okno. Niestety się nie udało, bo prowadnica nie zezwala. Ale Siergiej na przykład na tyle się zaprzyjaźnił ze swoimi podróżnikami z Tajwanu, że stwierdził, że będzie im pomagać, mimo że oni nie znają angielskiego, on rosyjskiego, więc ja byłam tłumaczem, więc to było bardzo śmieszne wydarzenie i bardzo mnie jakby rozczuliła ta jego dobroć i chęć niesienia pomocy w zasadzie obcej osobie. Więc to było dla nas bardzo fajne i uczące takie, że nie można też sobie takimi stereotypami myśleć, bo one gdzieś po prostu w człowieku każdym są, ale warto podróżować, bo my przez to łamiemy je i jesteśmy w stanie poznawać prawdziwych ludzi, dobrych ludzi. www.slido.com po raz ostatni, chociaż nie, przedostatni, ale ostatni raz ujawnimy wyniki. Chciałbym was zapytać o jedną rzecz. Słuchając nas dzisiaj tutaj na scenie, moje pytanie do was teraz brzmi, czym dla was są takie wyjątkowe spotkania w podróży? Spotkania z samym sobą, bo wtedy się wsłuchuję w siebie i to jest dla mnie ważne. Ciekawymi lokalsami, rozmawiam wtedy z każdym, to jest dla mnie istotne. Albo z miejscową kuchnią, bo wtedy próbuję wszystkiego. Albo wyjątkowe spotkania to historia i kultura. Zaglądam wszędzie. To odpowiedź D. Slido.com i tam możecie, używając specjalnego kodu, hashtag mbank, odpowiedzieć na to pytanie. Na razie... Odpowiadacie, że dla was podróżowanie to wyjątkowe spotkanie z samym sobą, bo wsłuchujecie się wtedy w siebie, ale i z historią i kulturą, bo zaglądacie wszędzie i to są akurat odpowiedzi, które idą web w web. Później ciekawi ludzie, lokalesi i miejscowa kuchnia na ostatnim miejscu, chociaż akurat zyskała teraz. Fajnie to widać w real time, jak decydujecie, więc macie czas jeszcze. Ja wrócę do Lowe i Krowe i was zapytam o wasze wyjątkowe spotkanie, takie, które zostało wam w pamięci. Czy na pewno to spotkanie z berberami na pustyni, o którym wspominałam, ale też o dziwo z ludźmi północy w Norwegii. I tak jak Sabina wspominała, że doświadczyła takiej niesamowitej gościnności na Islandii, to my spotkaliśmy z taką samą niesamowitą gościnność w Norwegii praktycznie na każdym kroku. I jest też taki chyba trochę stereotyp, że ludzie w Skandynawii są tacy zimni, chłodni, zamknięci w sobie, a
to właśnie ta podróż sprawiła, że zobaczyliśmy, że to jest tylko taka powierzchowność, że Wikingowie wcale nie są z lodu i tam w takich miejscach, gdzie gęstość zaludnienia jest najmniejsza, gdzie jest więcej zwierząt na kilometr kwadratowy niż ludzi, to ludzie, kiedy trzeba podadzą tą pomocną dłoń. My na przykład mieliśmy taką sytuację, że rozbijaliśmy się w strugach deszczu pod namiotem. W ogóle w Norwegii można się teoretycznie rozbijać na dziko praktycznie wszędzie, ale że już nie mieliśmy, trzeba zachować odstęp 100 metrów od czyjegoś domu, ale już byliśmy tacy zmęczeni, że stwierdziliśmy, oj dobra, rozbijamy się tutaj pod czyimś domkiem, bo już nie mamy siły i nagle patrzymy, zapala się ze mną światełko, wychodzi taki Norweg o posturze wikinga, my myślimy oho, trzeba będzie się zaraz będzie zbierać w tym deszczu, a on nam przynosi gorącą herbatkę, bo zobaczył, że jesteśmy zmoknięci, zmęczeni, zobaczył, że mamy wędkę, następnego dnia zaprosił nas właśnie na ryby, na swój jacht i w ogóle ludzie tam nas czasami brali na stopa, jak były nieprzyjezdne tunele, byliśmy w kropce, wystarczyła chwila po prostu i ludzie się zatrzymywali, przewozili nas tymi rowerami, naprawdę byliśmy ogromni, można powiedzieć, byliśmy 2 rowery, 4 sakwy. Ale to nie była kwestia współczucia, tak? Tylko po prostu mam nadzieję, że tak źle nie wyglądaliśmy. To są ci wariaci z Lublina, widziałeś ich na Instagramie, choć przewieziemy im te rowery przez tunel. Mam nadzieję, że nie ma kwestii współczucia, ale po prostu wychodzili z taką, wyciągali do pomocną dłoń praktycznie na każdym kroku i to było takie niesamowite doznanie, bym powiedziała. Fajnie, trochę się nam pozmieniało. Bardzo dziękuję za to, że wchodzicie na slido.com, używacie kodu, hashtag mbang i odpowiadacie. Na razie wygrywa historia, to ona dla was jest najważniejsza. Historia i kultura, zaglądacie wszędzie. Spotkanie z samym sobą interesuje 28% głosujących, podobnie jest z miejscową kuchnią, spotkanie. A spotkanie z ciekawymi lokalsami, 14% odpowiedzi na tę chwilę. Mamy czas do 17, żebyście używając tego mikrofonu, który stoi sobie tutaj teraz na sali, szanowni nasi goście na OSP, zadali pytania naszym bohaterom. Częstujcie się mikrofonem, częstujcie się pytaniami. Mamy chwilę, bardzo proszę. Jesteś z Australii, musisz go pewnie do góry nogami odwrócić i zadziała. Gdyby nie barierki, skoczyłbym do ciebie. Raz, dwa. Raz. O. Dwa. Jesteś. Ja mam szybkie pytanie. W czasie podróży ile czasu procentowo poświęcacie na prowadzenie social mediów i tworzenie kontentu? Strasznie słabo słyszałem to pytanie. Powtórzysz je? Tak. W czasie podróży, to do was, do każdego pytania. Jak podróżujecie, ile czasu poświęcacie na tworzenie social mediów i kontentu? Tak procentowo dziennie. Ja tak na dobrą sprawę obrabiam zdjęcia dopiero często po tym, jak wracam. Chociaż staram się wygenerować wieczorem godzinkę. Ale to wszystko zależy. Ale na to tak na dobrą sprawę nie ma czasu i jest tylko ewentualnie na spontaniczne, głupie stories. Na dobrą obróbkę zdjęć czas tak na dobrą sprawę przychodzi dopiero po powrocie. Ania i Artur już powiedzieli, ale pewnie teraz rozwiną, bo czasem to były 3 godziny wieczorem, kiedy siadali do social mediów. Przeciętnie 3-4 godziny wieczorami przed Instagramem i Facebookiem, plus doliczyć do tego musimy czas, który poświęcamy na nagrywanie w ciągu dnia, bo jest wiele takich sytuacji, kiedy kręcimy stories, i na przykład coś nam nie wyjdzie i robimy sobie 2-3 powtórki. Także to też są rzeczy, które gdzieś nas mocno stopują w podróży. Plus odpowiedzi. Plus odpowiedzi, tak, bo no jeszcze my wychodzimy z założenia, że każdy, kto do nas napisze, temu należy się odpowiedź, dlatego że chcemy być w kontakcie ze wszystkimi osobami, które nas obserwują. Dlatego to też, co by nie mówić, jest dosyć czasochłonne, ale bardzo to lubimy. A u was? A my to może głupio powiedzieć, ale bardzo często lądujemy w takich dziurach, gdzie nie ma zasięgu w ogóle. I to nas trochę też ratuje, bo wtedy nie musimy się przymusowo troszkę tak zoflajnować i dzięki temu bardziej możemy tak spędzić czas ze sobą, chłonąć miejsce tu i teraz i dane miejsce, ale dopiero po powrocie na przykład siadamy, że tak powiem, do pracy. Głupio nazwę to pracą, bo to jest bardzo przyjemne do obrabiania zdjęć, pisania historii, pisania bloga, więc więcej tej pracy poświęcamy chyba po powrocie, ale oczywiście w trakcie robimy dużo zdjęć, więc to też głupio to nazwać pracą, bo to tak i tak byśmy robili, więc może tego nie nazwałabym, nie,
jakąś pracą. Czasami, tak powiem. Jeśli widziałeś ich zdjęcie, oni wiszą w jakichś dziwnych rzeczach na drzewie, więc trudno wtedy pracować, ale tak to też wygląda. Dziękujemy bardzo. Słyszymy, słyszymy. Jednak nie słyszymy. Wiesz co, mam nadzieję, że mnie organizatorzy nie zabiją, ale nie mogę zejść do ciebie, przepraszam, ale słychać. Wymienimy baterię i za sekundę będziesz mógł zadać pytanie. Prowadzący w tym czasie pomyślał sobie, cholera, dobrze by było, gdyby umiał śpiewać, wtedy zabawiłby publiczność, albo przynajmniej zagrać coś, zanucić. To miałoby sens. Przypomniało mi się coś z tym internetem. Jak byłam w Boliwii w zeszłym roku, to jest warto swoim obserwującym dać znać, że ci nie będzie offline, bo ja nie wiedziałam, że jak się jedzie na Salar de Uyuni, tam absolutnie nie ma internetu i po prostu tak się urwało, o, jadę i będzie fajnie. I nagle przez 3 dni absolutnie nie było żadnej relacji i naprawdę wiele osób, ja przepraszam, ale myślałam, że naprawdę coś się stało. Dopiero po 3 dniach było kilkaset wiadomości z pytaniem Sabina, czy wszystko jest okej. Jest stories, znaczy żyje. Bardzo proszę. Mamy to? Dobrze. Cześć. Jacek Zbiera i ja w poniedziałek wróciłem do pracy po 5,5 miesiącach podróży z dziećmi. To był nasz urlop rodzicielski, więc solidaryzuję się z wami bardzo. I zanim jeszcze zadam pytanie, krótka historia. Ja nie wiem, jak wy w czasy przeżyliście bez rozwodu, bo to było trudne. I też prawie straciłem scyzoryk. Ale Sabina, ja spotkałem na Filipinach gościa, który pracuje 2 miesiące w roku w hotelach i żyje za to już 2 rok. Tak ograniczył koszty, także można. Ale pytanie jest takie, no my przez te nasze 100 dni w Azji, bo to była nasza główna część podróży, no byliśmy bardzo cholernie zmęczeni, więc pytanie, czy macie jakiś taki optymalny czas na podróż dla was? No każdy może mieć coś innego, ale jaki czas jest dla was najlepszy? Dla każdego z was i to ciebie też, Jarek. To ja na końcu, bardzo proszę. Sabina, wiesz, postanowiła całe życie podróżować. Tak, zobaczymy jak to będzie. Do tej pory rzeczywiście miesiąc był takim, że po miesiącu już czułam zmęczenie, ale tak jak wcześniej wspominałam, odkryłam, że jeśli rzeczywiście raz w tygodniu robię sobie tak na dobrą sprawę breaka, przerwę i namiastkę takiej cywilizacji, że nie tylko śpię w samochodzie albo w namiocie, to rzeczywiście troszeczkę wracam do normy, wtedy nadrabiam sobie, siedzę przed komputerkiem, więc tak na dobre nic się nie robi, więc warto sobie po prostu robić co kilka dni przerwę od podróżowania tak na dobrą sprawę i gdzieś się zaszyć. Czas na wywczas. Jakżeście przetrwali bez rozwodu? Może na to pytanie najpierw odpowiedzcie? Może to jest po prostu kwestia tego, że ta wspólna pasja nas na tyle łączy i mamy bardzo podobne charaktery w trakcie i podobne potrzeby, więc my naprawdę tutaj nie mieliśmy za dużo takich styków do kłótni. Jak już było źle, to obustronnie i sobie razem pomagaliśmy, więc nie mówię, ta podróż naprawdę tylko nas bardziej złączyła, bym powiedziała. To pół roku to jest takie optimum wasze? Właśnie pół roku było dla nas jednak za długo i mam nadzieję, że mój pracodawca mnie nie słyszy, ale dla mnie to tak 2 miesiące byłoby fajnie, bo to już tak mogę pojeździć i trochę slow i trochę na spontanie i zwiedzić fajnie kraj, no. A u was? Znaczy, nam marzy się taka podróż właśnie taka 2-miesięczna, 2-3 myślę, że byłoby optymalnie. Podróż właśnie samochodem, tak troszkę w nieznane, z racji tego, że mamy ten jednak urlop ograniczony, to te 3 tygodnie maks możemy spędzić, a przydałoby się tak 2 razy dłużej, przynajmniej. Wiesz co, ja mam ten problem, że od 6 lat jak ruszam w podróż, to bardzo tęsknię za córką. I to jest coś takiego decydującego i coś, co też wpływa czasem na układanie programu dla klientów. Ale 2 tygodnie z ludźmi, których poznajesz na lotnisku Okęcie w Warszawie, a wcześniej przez maile, w momencie, w którym musisz dać każdemu z nich takie ogromne skupienie na ich potrzebach, a oni, każdy z nich stara się być wyindywidualizowany, to 2 tygodnie to jest takie maksimum. 10. dnia jest dzień kryzysowy totalny. Ja wtedy ubieram najgrubszą skórę na siebie i staram się być najbardziej asertywny, jak mogę. Mimo, że relacja jest sprzedawca-klient, to muszę być tak asertywny, jakbym... Nie poznaję się wtedy, szczerze mówiąc, ale 2 tygodnie to jest optimum. Dzięki. Jeszcze ostatnie pytanie. Widzieliście kawał świata, a co myślicie o Lubuskim? O województwie lubuskim. Ładne co myślicie jest? O województwie lubuskim, poza tym, że jest super? Jeszcze za mało poznaliśmy. Mi się bardzo podobało, jak wjeżdżałem do Zielonej Góry, że reklamowali 2 rzeczy. Wino i Muzeum Tortur. Będę musiał spróbować.
Sabina, miałaś okazję spróbować... przewodnika, lokalnego dobrego przewodnika potrzebujemy po lubuskim. Lubuskie? Super, pięknie. Akurat mieszkałam w Berlinie przez kilka lat, więc okolice są przepiękne, lasy, jeziora, więc to jest coś, co ja lubię, właśnie dziką przyrodę. Lowe krowę, spaliście tu kiedyś? To nasz pierwszy raz tutaj, więc dopiero się rozkręcamy. Coraz bardziej nam się podoba. Dziękuję bardzo. Dzięki. Poproszę o kolejne pytanie. Cześć. Kwestia ta została już trochę poruszona, ale zapytam jeszcze raz. Jak relacjonować podróż, żeby jednocześnie w niej być? Mam na myśli to, że też od jakiegoś czasu zaczęłam z mężem prowadzić bloga podróżniczego Instagrama i mam ostatnio takie przemyślenia, że będąc w podróży, trochę też musimy skupiać się na relacjonowaniu tego, gdzie jesteśmy. I mam wrażenie, że przez to jesteśmy trochę mniej w tu i teraz, trochę mniej tak na czysto doświadczamy. Co o tym myślicie? Powiem ci szczerze, że bardzo trudno było usłyszeć pytanie. Jeśli możesz je zamknąć w jednym zdaniu. Aha. Trudno usłyszeć, czy trudno zrozumieć moje pytanie? Spróbuj złapać jego sens. Dobra, powtórzę. Tutaj fajne. Mamy problem z odsłuchem i dlatego po prostu. Jak relacjonować podróż, będąc w niej jednocześnie, doświadczać, jasne, zbierać jak najwięcej wrażeń, okay, żeby nie rezygnować z tego, żeby móc po prostu, jasne, być w tej podróży w pełni. Wszystko jasne, bardzo dziękuję. Ja myślę, że ten nasz patent taki trochę, że na koniec dnia wszystko wrzucamy, jest całkiem dobry, dlatego że w ciągu dnia my się skupiamy na tym, żeby nagrać, pokazać coś, ale powiedzmy sobie szczerze, że jednak koniec dnia, kiedy już jesteśmy sami zamknięci w hostelu, to wtedy zajmujemy się social mediami. Jeżeli mamy na przykład couchsurfing i jest taka sytuacja, że ktoś nas zaprosi na kolację, no to też powiedzmy wtedy siadamy niestety do tego czasem i o godzinie 24, albo czasami jest tak, że w ogóle coś przyciągamy na drugi dzień, jak już nie ma szans, ale staramy się w ogóle podróżować w taki sposób, żeby social media dawały nam odczuwać i czuć tą podróż w jak największym wymiarze. To jest jednak tak, że oczywiście czujemy, że wiele osób nas obserwuje i chce być z nami i zawsze coś tam znajdą na tym storiesie, jak jesteśmy w podróży, ale tak jakby załadowanie tymi treściami robimy w takich momentach, kiedy my czujemy, że już jest po całym dniu i możemy się na tym spokojnie skupić. No, myślę, że ta strategia jest fajna, bo mam na myśli właśnie osoby, które są w danym miejscu, których śledzę, włączam, a tam jest 20 relacji do zobaczenia i pojawia mi się właśnie taka refleksja, kurczę, nie szkoda ci tam być, tyle rzeczy fajnych się wokół ciebie dzieje, ale gdzieś tam na koniec wrzucanie, uważam, że to jest chyba ten złoty środek. Ale jeszcze chciałabym, żeby się inni wypowiedzieli. Lowe krowę? My staramy się czasami tam wieczorem, wiadomo, wrzucić coś na bieżąco, ale jeśli chodzi o jakieś takie główne relacje, wpisy z wypraw, czy oczywiście montowanie filmu, to już raczej staramy się po powrocie do domu, na zimno, na chłodno, ale kiedy jeszcze pamiętamy o wszystkim. Znaczy staramy złapać taki balans po prostu, żeby też nie było tak, że robimy w kółko relacje i żeby nie było tak, że mówimy ciągle do kamery zamiast do siebie. Nie macie czasu przeżyć, tylko tak, opowiadacie w real time, tak? Więc może też troszkę za mało tych relacji takich na żywo kręcimy, ale w głowie troszkę może więcej dzięki temu zostaje. Sama nie wiem, ale to taki, staramy się taki balans złapać. Też chcemy, żeby to był jakby dodatek do naszych podróży, a nie główna treść, to były te relacje po prostu. Sabina, u ciebie chyba trochę inaczej. Nie wiem, na pewno postawić na siebie. Ja nie wyobrażam sobie, że jeśli właśnie spotykam niesamowitą osobę i co teraz tutaj nagrywam? Absolutnie nie, więc to co ja wybieram, to ja zawsze gadam, więc przeżywam to, a potem siadam właśnie wieczorem i opowiadam, co się tego dnia wydarzyło i absolutnie stawiać na naturalność i po prostu lecieć i mówić o emocjach tak na dobrą sprawę. Mhm. Okay, dzięki, na koniec uściski dla Mopsiczka. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Jeszcze tak przyszedł mi do głowy jeden patent, bo my to często robimy, że na przykład jak jedziemy samochodem i ja prowadzę, to wtedy na przykład Ania dodaje storiesy, żeby zoptymalizować wszystko. Także to też takie rozwiązanie. Startuj. Ja mam pytanie dotyczące finansowania podróży. To było poruszone przez panią Sabinę.
Wspomniała Pani o tym, że stara się Pani łapać jak najwięcej zleceń do pracy. Zdaje się odnośnie pisania artykułów, tak? Zgadza się? Tak, między innymi i robienia zdjęć chociażby. Okay. I czy uważa Pani, że można by połączyć to pisanie artykułów jednocześnie z podróżowaniem, czyli przykładowo leży sobie Pani gdzieś na plaży z laptopem? Absolutnie tak. Tak, i chilluje. Chociażby między innymi miałam propozycję pisania przewodników, więc leżysz sobie na plaży w Indonezji, podróżujesz i piszesz dokładnie ten przewodnik o tym kraju. Czyli ileś godzin mogę spędzić na plaży, a ileś godzin mogę sobie pisać z laptopem artykuły i dostawać pieniądze za to? Absolutnie tak. I to nie jest tylko pisanie artykułów. Teraz jest coraz więcej tak zwanych digital nomads, praca w marketingu i po prostu pod mailem, nadzorowanie projektami. Czasami jest naprawdę coraz więcej różnego typu prac, które można pracować zdalnie, skądkolwiek chcesz. To jeszcze może pytanie do Państwa podróżujących razem. Czy mieli Państwo, podróżując z drugą połową, to poczucie, może nie wiem, czy przytłaczające, ale to odpowiedzialność za drugą osobę? Bo ja na przykład podróżując ze swoją dziewczyną gdziekolwiek, zawsze mam gdzieś z tyłu głowy, kurde, ale coś spieprzę, będzie na mnie zła, a tak mogę pojechać gdziekolwiek sam. Jak coś źle pójdzie, nie będę miał co jeść, nie będę, nie wiem, miał dachu nad głową, to będę zły tylko i wyłącznie na siebie. A już druga osoba i jej złość, no to co mnie to obchodzi? Myślę, że my się jakoś tak na siebie nie złościmy, wręcz właśnie oboje lubimy tak się troszkę sponiewierać, jakby to nazwać, że sami znajdujemy takie miejsca, sami siebie nakręcamy, że nocować w dziwnych miejscach, chociażby w lesie, w zimie pod namiotem i jakoś nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś narzekał, że nie ma co jeść albo że jest zimno. Wiesz co, przychodzi teraz mi tak na myśl taka historia ze spływem Dunajcem. Pojechaliśmy kiedyś sobie właśnie w Pieniny. Pomyśleliśmy, no czego by nie spróbować, przecież pływają tam, zrobią spływy raftingowe. No i cóż, kupiliśmy sobie kaski w sklepie budowlanym, stwierdzamy, no płyniemy. Płyniemy. No, tam oczywiście, no to jest taka górska rzeka, więc no, naprawdę bywały niebezpieczne miejsca. No w pewnym momencie, wiesz, to jest tak, płyniesz fale, płyniesz wiry, nic tak naprawdę się nie dzieje i w pewnym momencie jakieś takie wypiętrzenie wody, którego prawie w ogóle nie widać, prawda? W pewnym momencie no kajak się odwraca, ja wypadłem do wody, woda 3 stopnie, wiem, 7-8 sekund nie mogłem złapać oddechu, to wszystko odpływa, gdzieś rzuciłem kotwicą w brzeg, udało nam się, że no różnie mogłoby się skończyć. Są takie chwile, to jest taka najbardziej chyba przypałowa z nich, którą pamiętam, no skłania to na pewno do refleksji. Na pewno jest wiele rzeczy, które można byłoby zrobić bezpieczniej, no ale... Okej, okay, w porządku. Dziękuję bardzo. My też Tobie bardzo dziękujemy. Dwa ostatnie pytania. Bardzo proszę. Ja chciałem powiedzieć na początek, że jesteście naprawdę fajnymi, sympatycznymi ludźmi i bardzo dobrze, że jesteście tutaj i inspirujecie do podróży. I krótkie pytanie ode mnie. Powiedzcie, jaka zdarzyła się Wam fajna, nietypowa sytuacja w Waszej ostatniej podróży, która nie zdarzyłaby się, gdybyście po prostu w tą podróż się nie wybrali? Sabina, widzę, że chcesz. Bardzo proszę. Akurat w ostatniej podróży zgubiłam dokumenty, karty kredytowe, prawo jazdy. I to jest chyba jedyne, co mi przychodzi na myśl, więc wolałabym, żeby to się jednak nie zdarzyło. Pierwszy raz w życiu mi się to zdarzyło i co ciekawe, zdarzyło się w Niemczech. Tak jak normalnie jechałam Afryka, Azja, no to tak, jedna karta tu, druga tu, tam gotówka, tam ksero dowodu. No a tu jechałam tylko na parę dni do Niemiec i wszystko było w jednej portmonetce i tak poszło i... No i tyle. Kochani, a u Was? To ja może powiem o dwóch rzeczach. Jedna, która się zdarzyła przed podróżą, nietypowa, ona by się nigdy nie wydarzyła, gdyby nie podróż, to, że zrobiłam prawo jazdy. Bo ja nigdy nie jeździłam, boję się samochodów i stwierdziłam, że musimy się jakoś tym dzielić. A druga rzecz, a w sumie wiele rzeczy, to są właśnie te spotkania z ludźmi, bo tego faktycznie się nigdy nie doświadczy, jak się nie pojedzie i nie przeczyta, a jeśli już, to będą to cudze historie. My na przykład spotkaliśmy taką Polkę, która pojechała za miłością do Korei i poznała swojego przyszłego męża, mając lat 13, na czacie.
Potem ta ich miłość już na chwilę przestała, potem ona do niego wróciła i pojechała, teraz są małżeństwem, żyją w Korei, ona nie zna języka, ale dla niego tam jest. I to jest dla mnie znowu też takie budujące, że poznaję takich niesamowitych ludzi, którzy są w stanie rzucić wszystko, są tak samo walnięcie jak my, że po prostu używają tego życia i robią to, co chcą. I to jest super. I to właśnie w tych podróżach jest najfajniejsze. A w waszym życiu? Co się takiego wydarzyło, co by się nie wydarzyło, gdyby nie podróż? Znaczy może nie w życiu, ale w podróży, tak z takich historii, które tak dobrze wspominamy, to podróż na Krym. Planowaliśmy spędzić noclegi po prostu wynajmując u kogoś, a w podróży pociągiem na Krym jechaliśmy 26 godzin, spotkaliśmy ludzi jadących na festiwal muzyczny, mniej więcej tak jak tutaj, i polecili nam miasteczko Simis niedaleko Jałty. I tam trafiliśmy na plażę nudystów. Kupiliśmy namiot, zamieszkaliśmy w takim miejscu, w ogóle to było niesamowite miejsce, były skały, ludzie tam mieszkali całymi miesiącami, całymi rodzinami w skałach, w namiotach, i w normalnych warunkach byśmy się chyba na to nie odważyli nigdy, a tam w sumie nikt nas nie zna, to jeszcze były czasy sprzed Facebooka, przed Instagrama, zdjęć żadnych nikt nie robił, chyba taka niepisana formalność, więc żadnych zdjęć też z wiadomych względów nie mamy za dużo z tamtego okresu, ale to było takie doświadczenie, które nie wiem, czy powtórzymy kiedyś, ale na pewno zapamiętamy na długo. Plaża nudystów już nie na Krymie, ale kto wie. Dziękujemy bardzo za pytania. Dziękuję. Trzymaj się. Cześć wam, tu Łukasz z tej strony. Jedno krótkie pytanie. Najlepsza i najgorsza potrawa, jaką próbowaliście? Taki klasyk. Ja może zacznę od najgorszej. W Szwecji to są kiszone śledzie. Surmstroming to się nazywa. Ale ciężko... smakuje źle czy pachnie źle? Pachnie jak szambo, smakuje jeszcze gorzej. Dużo jest filmików na YouTubie, jak się je te śledzie. Na szczęście nie skończyliśmy tak jak na tych filmach, czyli, ale ten smak długo się potem czuło. Nie wolno ich otwierać w środkach publicznego transportu, jest zakaz i za to grożą mandaty. Najgorsza, Łukasz był na Filipinach, więc pewnie wie, o czym powiem. To jest kacze jajko, nazywa się to balut, jest to zarodek kaczy i je się go w różnych stopniach. Jest to naprawdę obrzydliwe, bo najpierw wypijacie z tego sos, a potem jak bierzecie to jajko do ust, to czujecie, jak wszystko się kruszy pod waszymi zębami, to jest naprawdę straszne. A jeżeli miałbym opowiedzieć o najlepszej potrawie, to myślę, że to był tuńczyk taki, jakiego w Polsce się nie zje, i był on w japońskim sushi. Smakował jak mięso. Najgorsza na Islandii hakarl, to jest w sumie rekina, którego się zakopuje albo wiesza na pół roku, żeby zgnił. Jest absolutny zakaz jedzenia go w pomieszczeniach, robi się to tylko i wyłącznie na zewnątrz. Smakuje trochę jak francuski ser, trochę. Najlepsza to prawdopodobnie podobnie ryba w Nowej Zelandii. To był chyba jakiś dorsz, coś takiego, świeżo złowiony dosłownie, i tam jest tak czysta ta przyroda, że no rybki też po prostu były cudowne. Chociaż to, co chciałam powiedzieć, że tak jak bardzo dużo rzeczy nie jadłam w Polsce, jak na przykład wątróbki, nereczki, które są w sumie w polskim jadłospisie całkiem obecne, to tego absolutnie nigdy nie jadłam i chuj. Ale jak jestem w podróży, to zawsze mam inny, otwarty umysł i na przykład w Afryce nereczki i wątróbeczki są w ogóle dużo droższe jak białe mięso. Zostałam poczęstowana, jak jesteś w gościach, to no, nie można odmówić, i pierwszy raz posmakowałam tam i się okazało, że to jest niezłe. I podobnie jest chociażby z kaszanką, która jest bardzo podobna jak w Polsce, absolutnie nigdy tego nie jadłam, a na przykład w Niemczech również mnie poczęstowano, jak mieszkałam i zaczęłam jeść, więc to jest fajne, podróże cię otwierają i warto na pewno próbować. Ja mam dwie takie rzeczy, haszysz w Maroku, najgorszy, i Green Valley na Wyspach Owczych. Wiem, że możecie zhejtować mnie za to, że próbowałem, ale uznaję, że jak się jest w podróży, to nie ma co obrażać się na pewne zwyczaje ludzi. Dostaliśmy takiego Green Valley do zjedzenia. Gotowanie tego jest straszne, bo śmierdzi wszędzie. Jedzenie tego jest jeszcze gorsze, bo to kompletnie ma nie mieć smaku, ale ma ci dać siłę, żebyś przetrwał trudny zimowy czas. Więc to są takie dwie rzeczy. A dlaczego tak haszysz najgorszy? Haszysz w Maroku, bo był najdroższy. Ja byłem na dorobku i nic mi po nim nie było. A reklamowali, że będzie.
Bardzo wam dziękuję za pytania. Bardzo dziękuję moim gościom. Te ostatnie syreny, które tutaj wyły, to mówiły, odliczały ostatnie 15 minut naszego spotkania, akurat czas na wasze pytania. Szanowni państwo, na ASP moimi gośćmi byli Sabina, sama przez świat. Sabina Ladrów, szukajcie jej w sieci. Także czas na wywczas Ania i Artur Kozińscy. I Love Krowę, Karolina i Arkadiusz Siwkiewicz. To oni zapraszają do siebie na jajecznicę jutro rano. Duże auto bez foteli, jedyne takie tutaj na festiwalu. Bardzo wam dziękuję także, że byliście z nami, wytrwaliście do końca. Dziękuję za pytania. Widzę Monetu za podglądanie nas, gospodarzom i organizatorom festiwalu i Jembankowi za to, że mieliśmy tę przyjemność spotkać się z wami. Wszystkiego dobrego, podróżujcie do woli. I zapraszamy jeszcze do pamiątkowego zdjęcia. Bardzo was proszę, żebyście odwrócili się w stronę Lucyny, naszej pani fotograf. I stańcie na skraju sceny tutaj. A wy zróbcie hałas, podróżnicy! Oczywiście debatę prowadził Jarosław Koźniar. Wielkie brawa. Czas na wywczas, sama przez świat, Love Krowę. Jeszcze jedno zdjęcie. Do Akademii Sztuk Przepięknych zaprasza mBank. Bądź bogatszy o wyjątkowe spotkania. We'll be right back.